I witam w open source'owym symulatorze Flight Gear. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie naddźwiękowy samolot Concorde. Także w sumie to będzie pierwszy odcinek. Dzisiaj omówimy sobie ten samolot, jego kokpit i co tam w nim się znajduje. Tutaj mam stronę otwartą tego samolotu, ale z FG Addon. Ja nie będę latał na tym samolocie, dlatego że on jest gorzej wykonany od pewnego innego samolotu, który można znaleźć na GitHubie i zaraz go sobie zobaczymy. Ale tutaj warto mimo wszystko zajrzeć też na tą stronę, dlatego ją pokazuję, dlatego że mamy po pierwsze opis wszystkich w zasadzie przyrządów na kokpicie. No nie, oczywiście ten opis będzie się troszkę różnił od tego samolotu customowego pobranego z GitHuba. Ale tak czy siak warto tu zajrzeć i sobie przejrzeć to wszystko, żeby wiedzieć co czym jest, ale to też postaram się wam omówić. Tak, tutaj mamy też zarządzanie paliwem, co też jest bardzo ważne w Concorde i co też sobie zobaczymy. Tutaj jak uruchomić silniki. I tak dalej. Tu mamy też na końcu skróty klawiszowe, ale niestety nie wszystkie już tutaj działają. Tak samo, jeżeli chodzi o nasz samolot pobrany z GitHuba. Tak więc, jeżeli chodzi o nasz samolot, który my będziemy latali, to sobie go pobierzemy tutaj z GitHuba od tego użytkownika. Nie będę tego wymawiał, bo nie ma to sensu. Tak, jest tutaj Concorde. I tutaj możemy to sobie po prostu pobrać download zip. Ewentualnie sklonować repozytorium Gita, co też pokazywałem jak robić w poprzednich odcinkach, ale jak widać ten dodatek, ten samolot w sumie nie jest już aktualizowany. Ostatni commit był w 2019 roku, więc obawiam się, że niestety może to już nie być więcej aktualizowane, a szkoda. Też już widzę, że ten samolot nie współpracuje z kompozytorem. Więc jeżeli kompozytor wejdzie już do Flight Geara na stałe, może być problem z lataniem tym samolotem. Tam się kokpit niestety źle renderuje, pewnie jest problem z shaderami. No ale tutaj wystarczy to pobrać, dodać sobie do dodatków we Flight Gear. I ja już ten samolot mam tutaj dodany, tak, jeżeli wejdziemy sobie w dodatki, ja sobie tutaj dodałem wszystkie samoloty w moim tutaj katalogu Custom Aircraft. I już te samoloty mi się tutaj automatycznie pokazują na liście wyboru samolotów. I tak się prezentuje ten samolot w launcherze. Oceniony jest dosyć dobrze, jeżeli chodzi o model lotu i systemy. No i rzeczywiście systemy są dosyć dobre. Jeżeli chodzi o kokpit, dostał niskie noty, ale ten kokpit i tak wygląda dużo lepiej niż w samolocie, który byśmy pobierali tutaj z hangaru oficjalnego. No i na zewnątrz ma dosyć dobre noty. Tak, jeżeli tutaj wejdziecie sobie w przeglądaj, to tu też znajdziecie Concorda. O, to jest ten Concorde. No to jest ten z FG Addons, który wam pokazywałem na Wiki Flight Gear, ale no ten samolot wygląda dużo gorzej, jeżeli chodzi o kokpit, więc dlatego polecam używać póki co tego Concorda. Także ustawmy się. Dobrze, niech będzie tutaj. Jestem w Heathrow w Londynie i stawię się tutaj na miejscu parkingowym. Jesteśmy w kokpicie. No i oczywiście samoloty te na przykład latały z Londynu do Nowego Jorku i myślę, że później wykonam taki lot, ale to nie będzie już w tym odcinku, bo to byłby bardzo długi odcinek, bo jak zobaczymy kokpit, jest tutaj co opowiadać, dlatego że ten samolot jest bardzo złożony i rozbudowany, dlatego że też jest to dosyć stara konstrukcja. Tutaj projektowanie trwało w latach 60. Samolot zaczął latać od lat 70., więc tutaj samolot wymagał trzech ludzi do obsługi, tak? Był kapitan, tutaj siedzę teraz po stronie kapitana. Był też oczywiście pierwszy oficer, to jest do dzisiaj, no ale oczywiście był też inżynier pokładowy, który tutaj zajmował stanowisko z tyłu i obsługiwał te całe tutaj tablice. No to jest oczywiście głównie praca silników, jak i najważniejsza rzecz tutaj, jeżeli chodzi o pracę inżyniera, czyli utrzymywanie odpowiedniego center of gravity, czyli środka ciężkości, jeżeli chodzi o samolot. To jest związane z paliwem, ale to sobie jeszcze powiemy.
I tu teraz tak, to jest ogólnie ciemno, jeżeli chodzi na dzień dobry, jeżeli wchodzimy do takiego kokpitu. Nawet jak jest dzień, to i tak kokpit jest dosyć ciemny. Mamy latarkę, ale ona bardziej przydaje się też w nocy. Jeżeli w ogóle nic nie widzimy, to warto ją sobie włączyć. Co też jest fajny bajer. I tutaj ważna rzecz, jeżeli chodzi o światło, to oczywiście musimy sobie najlepiej włączyć całe oświetlenie kokpitu tutaj tym przełącznikiem. Jest dużo lepiej, tak? Teraz coś widać. Jeżeli chodzi o widok zewnętrzny, tak się ten samolot prezentuje, całkiem przyjemnie wygląda. Ciekawe, jak widzimy, Concorde ma podwozie główne, oczywiście, podwozie przednie, ale także jest tutaj takie podwozie malutkie tylne, które oczywiście amortyzuje ogon przed uderzeniem podczas np. startów i lądowań. Tutaj mamy cztery silniczki. No, jeżeli chodzi o menu, to mamy tutaj oczywiście pomoc dla tego samolotu, skróty klawiszowe, które bardzo ułatwiają i niektórych korzystam oczywiście. Tutaj też możemy przełączać się między widokami. Ja tutaj używam FG Camera dodatku, który mi tutaj usprawnia poruszanie się po kokpicie, więc tych skrótów raczej nie używam, ale na przykład przydaje się Ctrl-F, jako to jest właśnie reheater, czyli inaczej też mówiąc dopalacze po polsku. Tak, klawisz Delete bardzo ważny też, który tutaj włącza nam ciąg wsteczny. Tutaj podczas lądowania oczywiście używamy. Klawiszem Y możemy sobie pokazać, jak i ukryć wolant kapitana. On jest w tej chwili domyślnie ukryty. Tutaj po stronie pierwszego oficera jest pokazany, ale oczywiście klawiszem Y możemy go sobie też pokazać. Chociaż on w sumie tylko przeszkadza i najlepiej ja go trzymam przynajmniej ukrytego sobie. Panele 2D, nie wiem, czy to są panele 2D. Nie ma tu paneli 2D. Te niektóre klawisze mogą tak wynikać z tego, że ten samolot chyba został po prostu usprawniony, a podstawą był ten samolot z FG Addons i te klawisze niektóre zostały zmienione, niektóre już nie działają. Jeszcze ważne klawisze, które mogą się też przydać, to tutaj te kwadratowe nawiasy, które służą do opuszczania i podnoszenia nosa, bo oczywiście, jak zapewne wiecie, Concorde miał opuszczany i podnoszony nos i też osłonę. I jeszcze ważny klawisz to jest Ctrl-B, który zwalnia nam tutaj hamulec postojowy, czyli Ctrl-B, a nie, sorki, Shift-B. Shift-B nam zwalnia hamulec i Shift-B zaciągamy hamulec ponownie. Ale to chyba też jest klawisz w miarę standardowy we Flight Gear. No też jest klawisz F jako full cockpit. To jest troszkę mankament tego Concorda, bo o, tak, jak damy klawisz F, to nawet jak wyjdziemy na widok zewnętrzny, to nam znikają pewne zegary, jakby detale tego kokpitu. Musimy wcisnąć klawisz F, to nawet dwa razy, bo najpierw trzeba wyłączyć, później włączyć. One po prostu znikają, to jest jakiś błąd. Tak, jak zmienię widok na zewnętrzny, wrócę teraz do kokpitu i proszę, nie mam zegarów, więc muszę dać FF dwa razy i znowu się pokazują. Tu jest też jeszcze kolejny mankament, że tutaj nie wszystkie elementy są widoczne tutaj na tej centralnej konsoli. To zależy od jakby pracy kamery, od kąta patrzenia. O, jak teraz damy taki kąt, to widzimy, że tu mamy nastaw squawk, tak, wybór numeru squawk i jeszcze tutaj mamy przełączniki do systemu ADC i to te ADC nawet się wyświetla teraz cały czas, ale tutaj widzimy, że ten nastaw squawk nam tutaj znika. Musimy patrzeć po prostu w tył, ale niestety jak sobie ustawimy inny widok kamery, to o taki, to w ogóle nam to się tutaj nie wyświetla i myślałem sobie, że będę tutaj sobie tym operował łatwiej poprzez ustawienie sobie takiej kamery, a tutaj mi squawk na przykład całkowicie znika. Takie są tutaj troszkę błędy. No ale kokpit wygląda dużo lepiej niż tak jak widzieliśmy na tych obrazkach z tego oficjalnego samolotu z FG Addons. Jeżeli chodzi o menu, to tu mamy też menu Concorde oczywiście. Mamy całą litanię różnych opcji. Autopilot.
Tutaj możemy sobie usprawnić i troszkę mniej realistycznie latać. Możemy sobie włączyć te checkboxy. One są domyślnie włączone. Ja tutaj przez te wszystkie opcje nie będę przechodził. Tutaj jest ich cała masa. Tutaj ważne jest może fuel, czyli tankowanie. Możemy sobie wybrać, jak chcemy zatankować samolot, czyli maksymalna masa do lądowania, bo maksymalna masa do startu. Minimum fuel. Jeżeli damy sobie refill, to ja tu jeszcze sobie dam sobie paliwo i ładunek. Zobaczmy, jakie te presety są, tak? Jeżeli sobie teraz dam minimum fuel, tak, to widzimy, że mamy minimalną ilość lądowania, znaczy paliwa, i takie coś możemy sobie ustawić oczywiście najlepiej do lądowania. No niestety to okienko nam tu znika. Dajmy sobie tak, fuel. I tutaj co możemy dać? Tak, na przykład max takeoff. Ja będę raczej leciał tutaj z max takeoff. O, czyli widzimy, samolot jest zatankowany na maksa. Tutaj nie mamy pełnego zbiornika 11, ale to bardzo dobrze i to jeszcze sobie powiemy dlaczego. I inne ustawienia. Na przykład max landing. Tak, tak to wygląda. Także tutaj jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o przetankowanie samolotu. No i zależy, w jakiej tutaj konfiguracji już chcemy startować, bo na przykład możemy też sobie oczywiście ustawić, na przykład trenować tylko lądowania. Ja tak sobie robiłem, żeby tutaj rozpracować też tego autopilota, więc parę podejść do lądowania miałem. Tak, mamy też supersonic climb i cruise. Czy tutaj naddźwiękowe wzbijanie się. Tu mamy od razu konfigurację paliwa do takiego lotu. I cóż my tu jeszcze mamy? Tak, instrumenty, czyli awarie, nawigację. Tak, to skąd odlatujemy i tak dalej, ale to sobie ustawimy wszystko z autopilota, planowanie lotu. Ja raczej używam tego okienka niż tutaj tego, co zrobili twórcy tego samolotu. Mamy procedury różne, mamy wybór radia, ale ja tu też z tego okienka nie korzystam, tylko bardziej tutaj z wyposażenia radio, dlatego że chociażby mam tutaj transponder, mam ident, czasami tutaj Red Griffin wymaga się teraz identyfikować, jeżeli używamy też Squawka w Red Griffin, więc to okienko jest dużo lepsze, tym bardziej, że chyba nie znalazłem na kokpicie przycisku ident, więc tutaj przy tutaj wyborze Squawk, o, przy tym tutaj nie ma żadnego przycisku ident, jak damy Ctrl C, to tu mamy tylko nastawy numeru Squawk. Tak, to są systemy, widoki. Jeżeli chodzi o widoki, to tak jak mówiłem, ja używam Epic Camera, ale oczywiście ten samolot też ma swoje predefiniowane widoki. Teraz przełączę się na widok kapitana. Tak, oczywiście jestem widoki kapitana. Tu mamy overhead. Niestety kąt patrzenia tej kamery jest słaby, dlatego też tutaj od razu włączyłem sobie FG kamera dla tego samolotu i skonfigurowałem kamery, no bo jak ja sobie ustawiłem coś takiego, coś mi te kamery teraz szwankują. Tak, ja dałem sobie overhead, w ten sposób, tak, to wygląda to no dużo lepiej niż tak coś takiego, to nawet nie mam dokładnie podpisów co czym jest. Tu mamy widok tak kopilota, tylko on ma chyba odwróconą głowę, tak, się zdziwiłem, o co chodzi. Tak, tu jest pierwszy oficer. Tu takie widoki też obserwatorów. Tutaj sobie ktoś siedzi z tyłu. Tu jest widok też z fotela inżyniera. Drugi obserwator i steward. On tutaj ma jeden działający przycisk ground service i no, możemy to sobie włączać, jeżeli używamy, mamy zamiar używać z zewnętrznego zasilania, chociaż nie ma tu sensu, dlatego że samolot jest od razu uruchomiony. Trochę niefajne, bo też nie znalazłem opcji, żeby od razu się ten samolot uruchamiał w cold and dark i żeby go sobie uruchamiać. Także on jest tutaj no całkowicie odpalone, ma silniki i jest jakby już gotowy do startu czy też kołowania, więc tutaj też według mnie troszkę mały minus. Tu mamy też front gear, czyli przednie koło i gdzie ono jest? Tak, jesteśmy tutaj w luku, gdzie chowa się to nam przednie koło.
Musiałbym zejść tutaj niżej widokiem. O, tak, i tu mamy przednie koło. Może lepiej było właśnie mieć taki widok. I mamy główne podwozie i tu też widzimy ten goleń podwozia prawego. No i tutaj też nam to właśnie umożliwia zmianę widoków. Tu mamy voice option, czyli to jest o tyle fajnie, że mamy właśnie możliwość, to jest domyślnie włączone, że są po prostu głosy pierwszego oficera, jak i inżyniera, którzy nam tam mówią, tak, czy na przykład center of gravity jest ok, czy tam wysokość jest ok, czy już jesteśmy na przykład w transition level i tak dalej, więc tak, czy jesteś też V1, rotate i tak dalej, więc to jest bardzo pomocne i fajne. No i pomoc, tak, to co widzieliśmy, skróty klawiszowe, ale też fajne jest to, że mamy tutaj pewne opisy, z jakimi prędkościami powinniśmy startować, jaka jest prędkość później przelotowa i tak dalej. Tak, jak tutaj wejść w prędkości naddźwiękowe, czyli powinniśmy sobie najpierw lecieć Mach 0,95, na przykład na wysokości 26 000 stóp, gdy jesteśmy w pełni załadowani. No i że później tak przyspieszamy i tak dalej. I to też jest dosyć fajne, że mam tutaj takie pewne informacje referencyjne. Tutaj na przykład ważne co do approach, tak, że approach wykonujemy przy prędkości 190 węzłów, tak, i jesteśmy przy 10 milach od milach morskich od lotniska na wysokości 3500 stóp i tak dalej, więc tutaj jest fajna sprawa, warto to sobie tak się rzeczywiście z tym zapoznać, żebyśmy wiedzieli też jak tym samolotem operować, jeżeli pozapominamy tych wartości. Dobrze, wróćmy do mojego ustawienia tutaj FG kamera. Dobra. Ok, schowamy. Nie chcę się teraz schować wolant. Dobra, nie chcę się schować wolant. Czy to jest opcja? Mam wrażenie, że czasami te opcje są jakoś zbugowane i nie wszystko to działa. Nie wiem, co to jest na przykład 3D tutaj, to jest w ogóle jakieś dziwne. O, show joke i nie reaguje. No nie, zaciął się. A, odwróciło mi się. Teraz pierwszy oficer nie ma, a kapitan ma. Tak, odwróciłem się tutaj kolejność wyświetlania. Dobrze, przeładowałem sobie symulator, żeby mi ten yoke tutaj prawidłowo się pokazywał, dobra, żeby mi tutaj znikł, bo mi troszkę przeszkadza tutaj w pokazywaniu kokpitu, bo właśnie omówmy sobie też kokpit. Może na początek weźmy sobie autopilot. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy też zrobić, to sobie włączyć właśnie Flight Director. Flight Director 1 jest oczywiście po stronie kapitana i tutaj powinny nam się pokazać wskazówki, które nam pokazują, no ale w tej chwili nie mamy żadnych tutaj chyba mocy nawigacyjnych ustawionych, więc te wskazówki, jak powinniśmy lecieć, nam się tutaj nie pokażą, ale to powinniśmy sobie zawsze włączyć i mieć tak dzięki temu ułatwioną nawigację, tak, no, sterowanie samolotem, zwłaszcza jak latamy ręcznie bez autopilota. Idąc tutaj od lewej strony mamy przełącznik radio i INS. To jest od Inertial Navigation System. To jest coś takiego jak Flight Management System, czyli tak we współczesnych samolotach, czyli po prostu takie latanie na, można powiedzieć, autopilocie wedle GPS. Tutaj nie do końca jest to chyba GPS, to jest po prostu Inertial Navigation System, czyli zbieranie danych o stanie samolotu względem właśnie też pozycji, ale też i stanu powietrza, ciśnienia i tak dalej. No i w ten sposób tak samolot mniej więcej wie, w jaki sposób ma lecieć wedle naszej trasy przelotu. No a radio to jest oczywiście nawigacja radiowa, czyli na przykład dostrajanie się do worów, ILS-ów i tak dalej, więc jeżeli na przykład tutaj zamierzamy już na przykład lecieć na jakiegoś wora albo na ILS-a, to oczywiście przełączamy się w pozycję radio
A jeżeli jesteśmy już na trasie przelotu, to może warto się przełączyć na Inertial Navigation System i wtedy po prostu samolot sam będzie nam tutaj pilnował trasy. No i leciał po prostu wzdłuż tej trasy. Tu mamy nastaw NAV 1, tu jakby po prawej mamy to zdublowane, tak, też mamy te przełączniki, też mamy nastaw, ale tutaj NAV 2, tak, czyli mamy tutaj nastawy do radiolatarni, jak i lokalizera, to ma ILS-a, więc tutaj tym pokrętłem sobie nastawiamy odpowiednie częstotliwości. A kurs na WOR-a czy ILS-a to sobie ustawiamy tutaj tym pokrętłem, mamy tutaj WOR LOG, tak, i tu mamy nastaw kursu, tym pokrętłem możemy sobie wybrać na przykład kurs, na przykład radial na WOR-a czy kurs pasa na ILS. Idąc dalej, tutaj mamy przyciski związane z automatyczną przepustnicą, tak, auto throttle. Raz, że tutaj mamy pokrętło do nastawy prędkości, z jaką chcemy lecieć, na przykład możemy sobie wskazać 250 na początek, tak, żeby do 10 tysięcy nie przekraczać wartości 250 węzłów, żeby nie narobić ludziom hałasu, i tutaj włączamy sobie, w ogóle uzbrajamy sobie automatyczną przepustnicę. Należy włączyć te dwa przełączniki, a te to jest właśnie od auto throttle, tak, czyli mamy też backup, dlatego są dwa. No i tak, na dzień dobry, jak tu sobie coś zmieniamy, to włączamy ten przycisk, a jest to Indicated Airspeed Acquire. On mi właśnie zadziałał, mój samolot będzie teraz przyspieszał. Tak, czyli to jest powiedzenie autopilotowi, żeby zaczął utrzymywać tutaj zadaną prędkość. Tak, to jest prędkość w węzłach oczywiście. No i wtedy samolot albo przyspieszy, albo zwolni, zależy czy leci szybciej, czy wolniej od tutaj wybranej przez nas nowej prędkości. No i mamy też Indicated Airspeed Hold, czyli po prostu klikając ten przycisk, samolot będzie trzymał aktualną prędkość, z jaką lecimy, ale mi znowu przyspiesza. Dobra, przepustnica w tył. No i mamy Mach Hold, czyli utrzymywanie prędkości w liczbach Macha. Tutaj już oczywiście używamy przy prędkościach ponaddźwiękowych, kiedy już no, uzyskamy po prostu te dwa machy, możemy to sobie włączyć, żeby już samolot trzymał te dwa machy. Dwa machy to jest taka prędkość maksymalna, z którą możemy latać. Znaczy maksymalna to jest tam ponad dwa machy, tam 2,04 bodajże. Ale tutaj tak normalnie się lata na dwóch machach, więc możemy tu później sobie włączyć ten przycisk, żeby samolot już utrzymywał nam te dwa machy i nie zmieniał tej prędkości podczas oczywiście przelotu. Tutaj idąc dalej mamy część przycisków T4 i T1. Służą one do nawigacji tutaj poziomej, można powiedzieć, tak, czyli co do kursu, z jakim będziemy lecieć. No i weźmy od początku, tu mamy przycisk INST, czyli nasz Inertial Navigation System, czyli ten tryb powoduje, że samolot trzyma kurs między powiedzmy dwoma punktami, tak, najpierw oczywiście dajemy sobie tutaj tak też Inertial Navigation System, włączamy sobie ten przycisk i wtedy tak samolot sam utrzymuje po prostu nawigację między danymi punktami na trasie, jakie sobie tam ustalimy, automatycznie się to dzieje, nie musimy już się później przejmować, czy samolot tak leci prawidłowo zgodnie z naszą trasą przelotu. Dalej mamy track i heading, tak, czyli śledzenie naszej ścieżki albo kursu wybranego tutaj na tym pokrętle poniżej. Tak, też mamy podpis, że jest to heading pull i track push. Czyli ten przycisk działa w dwóch trybach. Jeżeli jest pull wyciągnięty, to działa jako heading. I teraz chyba tak się dzieje, to możemy zaobserwować na horyzontalnym wskaźniku kursu, że jak będziemy tym kręcić, tak, to ten trójkącik, czyli ten bug od headingu nam zmienia swoją pozycję. A jeżeli kliknę tutaj środkowym przyciskiem myszy, to się teraz wcisnęło i teraz sterujemy ścieżką. To akurat nie mamy żadnego chyba znaczenia co do ścieżki. Tak, nie widzę żadnego znaczenia, a szkoda. No i oczywiście heading będzie przebiegał zgodnie z kierunkiem kompasu. No a ścieżka tak będzie podążać bezpośrednio trasą do wybranej, tak, do wybranego punktu, biorąc pod uwagę też na przykład korektę na wiatr. Tak, czyli ops, coś mi kamera uciekła. Tak, czyli na przykład ustawiamy sobie jakiś heading, włączamy teraz track heading i samolot nam trzyma tutaj zadany kurs. Tu dalej mamy hold heading,
Czyli po prostu utrzymuj bieżący heading. Tu już nieważne, jaki mamy tu nastaw, ważne jest, jakim kursem teraz samolot leci i wtedy włączamy sobie ten przycisk i samolot już trzyma ten heading cały czas. I ta opcja chyba nam się włącza automatycznie po włączeniu autopilota. Tak, jest hold heading automatycznie załączany. Dalej mamy coś takiego jak backbeam, to nie jest przycisk. Tutaj to jest ewentualnie tylko kontrolka, lampka. To jakby umożliwia śledzenie lokalizatora, czyli tak, nastaw na ILS, ale z odwróconym kursem o 180 stopni wiązki, tak, tego ILS-a czy też WOR-a. Ale tego nigdy nie używałem i w sumie nie wiem, kiedy się ten tryb załącza. I mamy VAR lock, czyli po prostu utrzymywanie kursu, o tego, jaki się tu sobie nastawimy, wedle radia i nastawy na F1. Tak, czyli tutaj ustawiamy się na WOR-a albo na localizer na lotnisku, gdy podchodzimy do lądowania. Tutaj jeszcze jest trójkącik żółty, który oznacza, że jak najpierw to wciśniemy, to system może się najpierw nam uzbroić i wtedy tylko podświetla się trójkącik, a nie cały przycisk. A jeżeli samolot już się ustabilizuje, tak, na danym podejściu, na danym radialu, to ten przycisk się dopiero wtedy zaświeci. Idąc dalej, kolejne przyciski, jest ich już tutaj cała masa, to służy do zarządzania trybem wertykalnym, pionowym, tak, czyli inaczej mówiąc wysokością, czy też kątem natarcia, tak, wzbijaniem się, czy też zniżaniem lotu. I tak, pierwszy przycisk turb od turbulencja, tak, czyli taki tryb turbulencji, używany tylko w umiarkowanych lub silnych turbulencjach. Tak, czyli jeżeli mamy turbulencję, możemy sobie włączyć ten przycisk, no i wtedy samolot utrzymuje obecne pochylenie i kierunek i też no, zapewnia płynniejszy lot, przez to, że jakiś tam ten elektryczny system trymowania tak zmniejsza swój jakiś tam współczynnik reakcji czy coś w tym stylu, żeby ten lot był płynniejszy. Więc no, jeszcze nie używałem tego przycisku, bo nie miałem żadnych turbulencji, ale możemy to sobie włączyć podczas dużych turbulencji. Dalej mamy pitch hold, tak, czyli po prostu trzymaj kąt pochylenia samolotu, tak, pochylenia, czyli góra-dół. No i to się też zapala automatycznie, kiedy włączymy autopilota, czyli samolot na dzień dobry trzyma nam nasz kurs i trzyma nasz kąt pochylenia samolotu. Idąc dalej mamy coś takiego jak Mach Hold, czyli można powiedzieć utrzymywanie liczby Macha. To jest, można powiedzieć, to samo co, ale nie do końca. Bo ta funkcja będzie nam utrzymywała liczbę Macha, ale poprzez zmianę kąta pochylenia, tak, samolotu, czyli poprzez zmianę kąta góra-dół, a nie poprzez, tak, manewrowanie przepustnicą. To nam manewruje przepustnicą, a to nam manewruje, tak, kąt pochylenia samolotu, żeby utrzymać odpowiednią liczbę Macha. Ale tutaj, jeżeli automatyczne przepustnice są włączone, to pierwszeństwo ma ta opcja, tak, na przepustnicy. Dalej mamy opcję Max Climb. Z tej opcji sobie korzystam. Tutaj, jeżeli chodzi o wznoszenie na wejście już w prędkości naddźwiękowe, tutaj samolot wtedy stara się przyspieszyć maksymalnie, na ile może, na ile mu pozwala ogranicznik, tak, prędkości. Także jest to bardzo fajna opcja i jednocześnie stara się utrzymywać odpowiedni kąt pochylenia samolotu, tak, że jak, jeżeli ma nadmiar prędkości, to po prostu będzie się bardziej ostro wzbijał. Jeżeli nie ma prędkości, to ten kąt wzbijania zmniejszy po to, żeby właśnie nabrać tej prędkości i dopiero wtedy się wzbijać. Także jest to bardzo ciekawa opcja, z której też korzystam i myślę, że sobie ją zobaczymy w późniejszych odcinkach podczas przelotu. Tutaj zobaczmy sobie dalej Max Cruise, bo jest to powiązane z Max Climb. Tutaj Max Cruise to nie jest przycisk, to jest tylko lampka, jak widzimy, tak, tutaj nie da się tego kliknąć. Jak daję Ctrl-C, to mamy, tak, mamy pokazane, co jest klikalne. No i tutaj, jeżeli osiągniemy, tak, będziemy używali opcji Max Climb i osiągniemy już naszą prędkość maksymalną, tam około 2 machów, czy tam nawet lekko ponad, wtedy trzyma te 2 machy, jak zauważyłem, to wtedy automatycznie też załącza nam się Max Cruise, czyli wtedy samolot zaczyna nam automatycznie utrzymywać prędkość tych 2 machów. Wtedy ta lampka Max Hold się nam wyłączy, tak? Ten tryb nam się wyłączy, będzie używany ten tryb. Tutaj co jest to ciekawe, ta opcja Max Cruise różni się od tej Max Hold, że Max Cruise jeszcze
sprawdza temperaturę nagrzewania się nosa samolotu, tak, czyli też zapobiega przegrzaniu się, tak, tej temperatury roboczej. I tak, ta temperatura wynosi 127 stopni Celsjusza na czubku nosa, tak, jeżeli to zostanie przekroczone, to wtedy no, samolot po prostu automatycznie zacznie lekko zwalniać po to, żeby tą temperaturę zbić. I dalej mamy Indicated Airspeed Hold, tak, czyli tak samo można powiedzieć jak to, Indicated Airspeed Hold, czyli trzymaj prędkość w węzłach, obecną prędkość w węzłach, ale tu tak samo utrzymuje prędkość poprzez zmianę kąta natarcia, tak, czy też pochylenia samolotu, a nie przepustnicy, tak, tak jak tutaj. To działa na regulowanie przepustnicy, a ta opcja działa na, poprzez zmianę kąta pochylenia samolotu. No i dalej mamy Alt Hold, to oczywiście prosta sprawa, czyli trzymaj obecną wysokość przelotową, na jakiej lecimy. Czyli nieważne jaki jest nastaw tutaj wysokości, ważne jest na jakiej obecnie wysokości lecimy. Danie Alt Hold powoduje, że teraz trzymaj mi tą wysokość. Dalej zobaczmy sobie Vertical Speed, czyli to jest ustawienie samolotu tak, aby utrzymywał prędkość pionową, taką jaką sobie ustalimy tutaj na wskaźniku prędkości pionowej, to jest ta długi wskaźnik. I tu mamy trójkącik, który oznacza nasz aktualny wybór tej prędkości. I tu, żeby zmienić ten wskaźnik, musimy operować no, tym przełącznikiem. Ja może zmienię kamerę i zobaczymy jak to działa, tak? Zobaczmy, że tu jest ten trójkącik. Ja tutaj teraz kręcę kółkiem, trzymając mysz tutaj na tym przełączniku i widzimy, że ten trójkącik tam teraz chodzi góra-dół i tutaj sobie robimy nastaw, na przykład 2000 stóp na minutę, wzbijanie. I teraz jeżeli damy tutaj naszą opcję Vertical Speed, ok, on jeszcze teraz mi zmienił na obecny Vertical Speed, jaki miałem, czyli 0. I teraz zmieniam jeszcze raz na 2000 i teraz samolot powinien wzbijać automatycznie, utrzymując 2000 stóp na minutę wzbijania się. I kolejna opcja to jest Alt Acquire, czyli tak, Altitude Acquire, czyli utrzymuj żądaną wysokość. Tutaj oczywiście najpierw tym pokrętłem nastawiamy sobie wysokość, jaką chcemy lecieć. Ja na przykład mogę sobie wybrać 28 tysięcy, tak, że będę chciał się wzbić na taką wysokość. Wtedy wciskamy ten przycisk, tak, czyli Alt Acquire i najpierw widzimy, że zapali nam się ten trójkącik żółty, co oznacza uzbrojenie tej funkcji i w tej chwili samolot no, powinien nam wzbijać, ale to też oczywiście zależy, jakie tu mamy inne opcje wybrane, czy mamy na przykład Vertical Speed, tak, wtedy możemy sobie włączyć też Vertical Speed do wzbijania. No i wtedy samolot będzie się wzbijał i jak zbliży się do naszej wysokości 28 tysięcy stóp, to wtedy dopiero zapali się cały przycisk Alt Acquire i wtedy tak będzie samolot utrzymywał, tak wtedy jeszcze się włączy Alt Hold i samolot będzie utrzymywał 28 tysięcy. Podobnie przy zniżaniu, tak, jeżeli wybierzemy tak do zniżania mniejszą prędkość, tak samo, znaczy wysokość mniejszą, to też uzbrajamy sobie Alt Acquire i samolot będzie nam zniżał przy odpowiednich też opcjach, na przykład Vertical Speed do zniżania. I idąc dalej, mamy jeszcze tutaj rząd kolejnych przycisków, których nie mówiliśmy. Mamy Go Around i to jest też tylko lampka, tak, tu nie klikamy, to jest lampka, która nam informuje, że tak, samolot jest w trybie Go Around, czyli zaniechania lądowania i tak, danie pełnej mocy i wzbijania się. No i ta opcja się załącza tylko wtedy, dzieje się wtedy, gdy więcej niż dwie dźwignie przepustnicy są przesunięte całkowicie do przodu, tak, czyli mamy pełną moc. I wtedy, gdy jesteśmy w trybie Land lub Glide, tak, czyli jeżeli mamy Land lub Glide, jedną z tych opcji i damy przepustnicę na maksa, to wtedy automatycznie nam się załączy Go Around. Czasami mi się to działo, jak tutaj się szkoliłem podczas lądowań i trochę czasami też nie wiedziałem dlaczego, bo no, chyba włączałem opcję Glide i mi robił Go Around. To mogło być właśnie spowodowane tym, że miałem przepustnicę właśnie na maksa. Mimo, że ich nie ruszałem, one tam były jakoś ustawione, ale do końca też już nie pamiętam, jak były ustawione. W każdym razie widziałem rzeczywiście, że ta lampka się zapalała i samolot tak odlatywał mi tak na drugi krąg. Tak, czyli tutaj też pamiętajmy, że wtedy samolot zadrze nos do góry, aż o 15 stopni do góry. No i będzie utrzymywał tak skrzydła w poziomie i tak leciał.
tak, aż my nie zaurgujemy i nie powiemy mu, jak ma dalej lecieć. Dobra, zobaczmy sobie kolejną opcję. Jest to Land, czyli jest to automatyczny tryb lądowania. I tu sobie zobaczymy go w działaniu podczas już przelotu i lądowania. To najpierw też oczywiście, jak będziemy tak ustabilizowani już na ILS-ie, na lokalizerze dokładniej, to włączamy sobie wtedy opcję Land. Ona się uzbraja, czyli też zapala nam się tutaj najpierw trójkącik. Później sobie włączymy glida, żeby utrzymywać kurs schodzenia. Tu też zapali się trójkącik. Wtedy, jak ta ścieżka schodzenia zostanie przechwycona, zapali nam się przycisk glide. No i na samym końcu, jak już samolot ustabilizuje się na ścieżce schodzenia, zapali nam się też wtedy ta opcja land, mówiąca nam, że jesteśmy już w trybie lądowania. No i tutaj co ciekawe, z tą opcją land dopiero wtedy możemy włączyć też drugiego autopilota, tak? Tu mamy przełącznik AP1, AP2, autopilot 1 i 2. No i wtedy możemy sobie włączyć drugiego zapasowego autopilota. Normalnie w tej chwili na przykład ten drugi nie da się włączyć, tak? Działa zawsze jeden. Ale dopiero przy autoland możemy włączyć sobie dwa autopiloty naraz, no po to, żeby był backup, bo lądowanie jest tym krytycznym momentem, gdzie nie chcemy, żeby coś złego się stało. No i opcja glide, którą już tak w sumie omówiłem, czyli po prostu przechwycenie ścieżki schodzenia na ILS i sobie wtedy to włączamy. No jeżeli chodzi też o autoland i lądowanie, tak, to też mamy czerwoną lampkę autoland. Ona nam się zaświeci na czerwono, jeżeli coś tutaj, tak, systemy wykryją, że nie działa prawidłowo z naszym autolandem, z naszą opcją automatycznego lądowania. I jeżeli chodzi też o autopilota, to ważny jest tutaj też ten selektor. Tu mamy też parę przełączników. Jeden już widzieliśmy, jest to właśnie ta regulacja pochylenia. Ona też działa tutaj, jak widzieliśmy, z tym vertical speed, ale też powinna działać, ale tego nie testowałem, powinno to też działać z alt hold i mach hold. O, tak? Jeżeli te opcje wybierzemy, chyba też z indicated airspeed hold też powinno działać. To jest tak też oczywiście nastaw kąta pochylenia góra-dół wtedy i mamy też tutaj przełącznik podobny, tylko opisany jako auto throttle, czyli automatyczna przepustnica. No i tu jak mamy załączoną automatyczną przepustnicę, możemy też nakazać zwiększyć albo zmniejszyć tak przepustnicę o na przykład plus minus 22 węzły, czy też inaczej mówiąc plus minus 0,06 macha. I tu możemy sobie tym też chyba operować. Tak, to jest zaznaczone jako operatywne, więc tutaj kręcąc rolką moglibyśmy to sobie podczas przelotu zwiększać czy zmniejszać ciąg. I tu mam jeszcze pokrętło. Ja nie zauważyłem, żeby ono działało, ale jest też widać, że jest zaznaczalne, że można tym operować. I to służy do skręcania, tak? Jeżeli latamy też na autopilocie, spowoduje to wejście samolotu w zakręt z prędkością 5 stopni na sekundę, tak? Jeżeli sobie na przykład raz damy w lewo, to będziemy skręcać w lewo o 5 stopni na sekundę i to się dzieje w trybie HDG Track, czyli jeżeli na autopilocie mamy wybrany tutaj HDG Track. I chyba tyle o autopilocie, czy też inaczej mówiąc Automatic Flight Control System. Tak się fachowo nazywa autopilot w Concordzie. Zobaczmy sobie dalej, co my tu mamy. Zobaczmy sobie na przykład te kontrolki, co oznaczają. Może tutaj sobie przybliżę. No tu mamy ostrzeżenia, tak, terrain, że zbliżamy się niebezpiecznie do terenu. Tak, tu mamy M łamany na Center of Gravity. Tą lampkę często zobaczymy zapaloną, jeżeli będziemy nieprawidłowo wyważali samolot podczas lotu, bo tutaj musimy pamiętać, tu mamy wskaźnik Center of Gravity, czyli środek ciężkości. I naszym zadaniem jest utrzymywać tą białą igłę w zakresie tych żółtych. Jeżeli ta biała igła wyjdzie poza te zakresy, zapali nam się tutaj czerwona lampka i zapali nam się oczywiście też tutaj ta lampka Center Gravity. I jeszcze zapali nam się tutaj lampka M łamane na CG. I będziemy mieli też sygnał dźwiękowy, więc wtedy musimy balastować paliwem tak, żeby, znaczy przelewać paliwo balastowe ze zbiorników odpowiednio tak, żeby igła była między tymi żółtymi zakresami. No i mamy tire, opony, czyli tutaj też
ostrzeżenie co do chyba hamulców kół, że może są nagrzane, już nie pamiętam dokładnie. Dalej mamy ostrzeżenia autopilot i autothrottle. One zaczną się świecić na czerwono, jeżeli na przykład autopilot czy autothrottle będzie działać nieprawidłowo. Wtedy mamy takie ostrzeżenia. Tutaj mamy też lampkę DH, to jest od Decision High, czyli ostrzeżenie dotyczące wysokości decyzji. I ono się zaświeci, gdy jesteśmy poniżej ustawionej wysokości decyzji. A wysokość decyzji ustawia się tutaj na tym wysokościomierzu radiowym, czy też radarowym. I tutaj mamy pokrętło. Tak, teraz no zawsze będę stoi na ziemi, więc będę poniżej. O, teraz jestem powyżej. Tutaj DH nam zgasło, ale to nie. To jest chyba jakiś bug. Tak, też nam się zapala Decision High, co też oznacza to samo w zasadzie co ta lampka, że jesteśmy poniżej wysokości decyzji, więc musimy widzieć lotnisko, jak nie, to odchodzimy na drugi krąg. Oczywiście wysokość decyzji też bierzemy tam z map danego lotniska, żeby to sobie prawidłowo ustawić, tą wysokość decyzji. Tu mamy lampki LAND 2 i LAND 3. One się zaświecą na zielono, jeżeli nasz autopilot tutaj działa i są dostępne. Znaczy, że możemy automatycznie lądować w warunkach kategorii drugiej i trzeciej, tak? Automatycznie lądować oczywiście na ILS-a, tak? W kategorii drugiej i trzeciej. I to nam się zapali na zielono i to rzeczywiście działa, zapalało mi się to na zielono. I tu mamy światła odchylenia samolotu. To jest ciekawe, to jest jakby też taki wskaźnik przy podejściu do ILS. Tutaj mamy nasz samolot na żółto i tutaj po bokach mamy cztery białe lampki i one nam się zapalą wtedy, kiedy jeżeli będziemy na przykład podchodzili do ILS-a, w którą stronę mamy tak lecieć. Jeżeli zapali nam się ta lampka górna, no to oznacza, że musimy lecieć wyżej, jeżeli dolna, to musimy bardziej zniżać, jeżeli ta lewa, no to znaczy, że musimy skorygować nasz kurs troszkę w lewo, a jeśli prawo, no to oczywiście w prawo. I mamy przycisk test do przetestowania tych wszystkich lampek. Tu mamy jeszcze autoland, nam się zapala, jeżeli to przyciśniemy. Dobrze, przejdźmy dalej tutaj do tych lampek żółtych, AirNav i Weather Radar. Tutaj AirNav to oznacza, że ta lampka zapali się po stronie kapitana. Jeżeli Inertial Navigation System, ten pierwszy inercyjny nawigacyjny system, są dwa. Pierwszy to będzie tutaj, tak, przełączenie się na pierwszy nawigacyjny system inercyjny, a drugi jest tutaj, w sensie jego włączniki. Tak, więc jeżeli to nam się świeci tutaj po stronie kapitana, bo to samo jest dublowane po stronie pierwszego oficera, no to wtedy ten inercyjny system nawigacyjny pierwszy aktualizuje swoją pozycję danych z DMI 1. Tak, DMI, jeżeli jesteśmy nastawieni na VOR, tutaj na WM 1, no na VOR DMI, który jest sprzężony też z DMI, czyli tak, też systemem pomiary odległości, no to jeżeli nam to miga, to znaczy, że mamy odbiór do takiej radiolatarni DMI. No i analogicznie po stronie pierwszego oficera, to wtedy się dotyczy INS 2 i DMI 2. No i tu mamy weather radar, czyli radar pogodowy. Tutaj miganie tej lampki, jak rozumiem, oznacza otrzymanie tak informacji, tak, że radar nasz pogodowy wykrył jakieś duże natężenie na przykład chmur w zakresie plus minus 10 stopni od naszego kursu i w odległości chyba 100 do 200 mil morskich. Czyli tu mamy takie ostrzeżenie, że są jakieś tak może burze przed nami. A co do radaru pogodowego, to też warto zajrzeć tutaj. Tu mamy radar pogodowy, ale w zasadzie nie wiem, czy on działa. Nie zerkałem na niego podczas lotu. Możemy go zgasić i możemy ustawić sobie zakres, jak duży chcemy widzieć. Dobrze, omawianie lampek dalej. Tu mamy lampki co do markerów podejścia do lądowania. Tu mamy outer marker, zewnętrzny marker, inner marker, wewnętrzny marker i inner marker, wewnętrzny marker, czyli marker, który już jest tuż przed progiem pasa. Możemy też dać test i zobaczyć, że te markery działają i będą nam się tutaj zapalały podczas podejścia do lądowania. Tutaj idąc dalej mamy kolejny rząd lampek. To jest tak zwany status display. I mamy coś takiego, pierwsza lampka to jest contingency. Contingency to jest awaria, tryb awaryjny, coś w tym stylu. Tak, tu chodzi o awaryjne działanie dopalaczy, silników.
to może być zapalone, to wtedy by oznaczało, że mamy tryb awaryjny. To oznacza, że na przykład tryb awaryjny załączy się, jeżeli zostanie podczas startu, tak, bo podczas startu używamy też dopalaczy. Jeżeli jakiś silnik nam padnie podczas startu, a już jesteśmy tak po V1, czyli musimy startować, więc nie zatrzymujemy samolotu, lecimy dalej, czyli startujemy, to wtedy załączy się tak tryb awaryjny, który da jeszcze większą moc na dopalacze, tak żeby uzupełnić braki w silniku, który nam padł, jeżeli chodzi o moc i ciąg. A jeżeli ta lampka nam miga, to można powiedzieć, że wszystko jest ok, bo to oznacza, że wtedy systemy samolotu czuwają nad tym, nad awaryjnością i tak ten kontyngency jest jakby uzbrojony i działa w trybie automatycznym, czyli on się załączy sam automatycznie, kiedy nam na przykład, kiedy będzie taka potrzeba, kiedy na przykład padnie jeden z silników. Bo tutaj na przepustnicy mamy włączenie dopalaczy tymi tutaj klawiszami. Jeżeli jest do góry, to mamy dopalacze włączone. Ale jak rozumiem, w prawdziwym samolocie był jeszcze wybór właśnie nie tylko włączenia dopalaczy, czyli reheater, ale też przełączenie dopalaczy w tryb ręczny jako awaryjny. Tutaj chyba takiej możliwości nie ma, możemy tylko po prostu włączyć dopalacze bez trybu awaryjnego, a tryb awaryjny może być ewentualnie tylko załączany automatycznie. I to też się dzieje podczas startu, jeżeli włączymy sobie takeoff monitor, ten przycisk, zapali nam się tutaj zielona lampka. I wtedy teraz, jeżeli włączymy dopalacze, to powinien się tutaj świecić, znaczy migać contingency. Chociaż nie wiem, czy teraz w ogóle to zadziała, bo, ponieważ stoję po prostu bez ciągu, na ciągu jałowym, więc to chyba nie ma sensu, ale jest, o, lampka nam miga, tak? Czyli teraz są dopalacze skonfigurowane w trybie automatycznym, jeżeli chodzi o włączenie trybu awaryjnego. Wyłączmy to sobie, czyli komputer sam uzna, czy tryb awaryjny wtedy trzeba włączyć. To sobie też wyłączmy. No, ta kamera przy zoomie troszkę skacze. Dobrze, dalej mamy lampkę takeoff. Ona się w tej chwili tak jest ciągle zaświecona. To oznacza, że samolot jest, jego silniki są skonfigurowane do trybu startowego, czyli do startu. I kiedy to się zaświeca, to oczywiście wynika też z pewnych przełączników, które mamy tutaj na panelu górnym. Jak tu sobie zobaczymy, mamy podpis Engine Rating Mode, czyli właśnie tryb pracy naszych silników. I teraz widzimy, że wszystkie przełączniki są w trybie takeoff, czyli tej górnej pozycji, to jest takeoff i takeoff, a tu mamy dolną pozycję climb, tak, czyli do wzbijania. To co ciekawe, nawet nie można tego przełączyć w climb w tej chwili. To będzie możliwe do przełączenia dopiero po starcie. W tej chwili tak silniki pracują w trybie takeoff i dlatego też mamy zapaloną tą lampkę tutaj takeoff na żółto. I kolejna lampka, tym razem biała, to jest oczywiście CLB od climb, czyli do wzbijania się i tutaj oczywiście oznacza to, jeżeli ona się zaświeci, wtedy nam zgaśnie takeoff. No to oczywiście oznacza, że jesteśmy w trybie, praca silników jest w trybie do wzbijania się. No i to oczywiście zaświeci się, jeżeli tutaj sobie przełączymy już po starcie, przełączymy sobie te wszystkie przełączniki w pozycję climb. To sobie zobaczymy. Będziemy w ten sposób operowali tym. No i kolejna biała lampka to jest cruise, czyli już praca silników podczas przelotu poziomego. Tak, no podczas po prostu trybu przelotu. I tu musimy przełączyć to w ten sposób, że raz, że tak, najpierw przełączymy te przełączniki w pozycję climb. I tu jeszcze mamy górny rząd przełączników, tu jest Engine Flight Rating Mode. I tutaj też one są w pozycji climb domyślnie, czyli do wzbijania. I je musimy wtedy przełączyć na cruise, tutaj na dół. No i teraz jesteśmy, no jeżeli jeszcze te będą na climb, to wtedy będziemy w trybie właśnie cruise i wtedy zapali nam się tutaj ta biała lampka oznaczająca pracę silników w trybie przelotowym. Dobrze, tu wrócę sobie na takeoff. I kolejne lampki to będą te. Tu mamy Inertial Navigation System 1, 2 i 3, czyli w sumie są trzy systemy te inercyjne. Pierwszy po stronie kapitana, drugi po stronie pierwszego oficera, trzeci chyba taki backup.
No i one się zaświecą, jeżeli tak, na czerwono, jeżeli systemy pokładowe wykryją jakąś awarię tych systemów. No i ta lampka to jest Inertial Navigation System Comparator. Komparator, czy taki układ porównujący, i on, jeżeli wykryje też wewnętrzną awarię, to ta lampka się nam zaświeci. Dobrze, idąc dalej, zobaczmy sobie tutaj od lewej strony. Mamy taki wskaźnik duży. No, w sumie dwie takie pionowe podziałki. Pierwszy wskaźnik po lewej to jest siła G, czyli siła przeciążenia występująca, tak, oddziałująca na samolot. No, oczywiście powinniśmy utrzymywać zawsze tutaj w jedynce, jest to stan naturalny, czyli stan przyciągania ziemi. Czyli ludzie tutaj nie odczują żadnych, jeżeli to będzie ciągle na jedynce, jakichś tutaj stanów przeciążenia. A po prawej stronie mamy angle of attack, czyli kąt natarcia. No i ten wskaźnik oczywiście będzie się zmieniał w zależności od naszego kąta natarcia. Podczas na przykład startu, lądowania będziemy widzieli, że on będzie się zwiększał oczywiście. Tu na dole mamy też wskaźnik z tym, że poziomy, i to jest z angielskiego side slip indicator, czyli taki boczny wskaźnik poślizgu. Można to porównać do chyłomierza, powiedzmy w Cessnie, czyli tutaj taki mamy pomiar wyślizgu, ześlizgu. Tak, czyli tutaj ten biały trójkącik nam pokazuje tak kąt ślizgu samolotu w stopniach, i w tej chwili mamy ponad 15 stopni tak w prawo wychylenie, więc jest nieprawidłowe, ale to wynika chyba z wiatru, czy no tutaj podczas tak postoju czy kołowania, no nie musimy się tym teraz przejmować. Zobaczmy sobie teraz te przełączniki. To są przełączniki transferu przyrządów do nawigacji, czyli w sensie jakie przyrządy będą używane dla kapitana, jeżeli chodzi o jego zegary po stronie kapitana. Tutaj pierwszy oficer też ma te przełączniki. No i tutaj też wskazuje, które urządzenia będą zasilały jego zegary, ale tutaj po stronie pierwszego oficera. My się skupimy po stronie kapitana, oczywiście to będzie analogicznie po stronie pierwszego oficera, tyle że na odwrót. I tutaj pierwszy przełącznik Attitude Inertial Navigation System mamy do wyboru 1 albo 3. Czyli tutaj teraz na przykład mówimy, że to pierwszy system inercyjnej nawigacji ma zasilać na przykład nam tutaj sztuczny horyzont i tak dalej, inne przyrządy. A jeżeli chcemy, żeby to był trzeci, to sobie przełączamy tutaj na trzeci. Tak, czyli jeżeli no coś by się stało z naszym tutaj inercyjnym systemem pierwszym, to mamy jeszcze backupowy trzeci i możemy się przełączyć wtedy na trzeci. I to trzeci teraz system będzie nam zasilał nasze tutaj wskaźniki. Kolejny przełącznik to jest comp od kompas. Tutaj który system kompasu, pierwszy czy drugi, będzie nam zasilał tutaj nasz horyzontalny wskaźnik kursu. No oczywiście jest to domyślnie pierwszy, jeżeli on zawiedzie, możemy się przełączyć na drugi. Dalej mamy DEV1, DEV2, tutaj w tej chwili na przykład DEV1 oznacza, że to WOR pierwszy i odbiornik ILS pierwszy będzie tutaj zasilał nasz HSI, czyli tutaj horyzontalny wskaźnik kursu. Jeżeli ją zawiedzie, możemy przełączyć się na drugi i widzimy, że teraz WOR 2 będzie nam zasilał na przykład tutaj wskaźnik kursu. I dalej mamy tutaj przełącznik kolejny NAV1, NAV2. Tutaj wskazujemy, który Inertial Navigation System, pierwszy czy drugi, będzie nam też zasilał horyzontalny wskaźnik kursu, ale jeżeli chodzi o dane nawigacyjne i dane o kursie. Tak to mniej więcej wygląda. No tu w zasadzie, jeżeli wszystko jest sprawne, nie bawimy się w awarię, to nie musimy niczego przełączać. Tu jeszcze mamy pstryczek Flight Director, pierwszy i drugi. Czyli tutaj też mówimy, który Flight Director ma zasilać nasz tutaj sztuczny horyzont, jeżeli chodzi o wskazania, w którą stronę powinniśmy lecieć. I podobny przełącznik ma też pierwszy oficer. Nie mogę go zlokalizować teraz. No okej, nie mogę go zlokalizować. Myślałem, że jest też przy pierwszym oficerze. Ale w każdym bądź razie tak, możemy sobie wskazać, że przy teraz Flight Director 1, że dane wyświetlane na tutaj naszym sztucznym horyzoncie są pobierane z tutaj Flight Directora 1 albo z Flight Directora 2.
Tutaj nie pozwala nam to na ustawienie krzyżowe. To naprawdę dziwne, że nie mogę znaleźć tego przełącznika. Albo oślepłem i go nie widzę. Tak, bo tutaj nie można ustawić, że ja będę korzystał z drugiego jako kapitan, a pierwszy oficer z pierwszego, tylko nie wiem, gdzie on ma ten przełącznik. Ale no, pstrykałem nim, kurde, jestem pewny, że nim pstrykałem. Tak, czyli na krzyżowe przełączenie jest niemożliwe, mimo że same przełączniki, tak, można tak sobie ustawić. Ale dobra, zostawmy to, bo to raczej nie będziemy się tym też przejmować podczas lotu, o ile wszystko dobrze działa i nie będziemy się bawili w żadne awarie. No i to były takie no lampki, których nie znamy. Myślę, że tutaj inne przyrządy powinniście już znać, jeżeli bierzecie się w ogóle za Concorda. No ale oczywiście omówmy szybko na zegary, czym są, bo tu też może nie być jasne do końca, tak? Tu mamy wysokość tak radiową, jak już mówiłem, czyli wysokość względem Ziemi. Tu mamy wysokość tak barometryczną, nasz wysokościomierz, tu mamy nastaw ciśnienia. Tu mamy prędkość pionową, jak mówiłem już wcześniej, tu mamy sztuczny horyzont ze wszystkimi wskaźnikami, jak właśnie flight director, jak podejście ILS i tak dalej. Będzie glide slope, będzie localizer. Mamy testowe też wskazania do włączenia. Mamy naszą prędkość w węzłach, oczywiście też z ogranicznikiem. Prędkość oczywiście wskazywana. Tu mamy prędkość w liczbie Macha. Tak, tu będziemy mieli 1 Mach, 1,5, 2 Macha. I będziemy latali, przy przelocie będziemy tutaj uzyskiwali prędkość właśnie 2 Machów. I tu mamy jeszcze zapasowy prędkościomierz, też w węzłach. No i nasze wskaźniki dla DME, dla naszej nawigacji, czyli tutaj będziemy mieli odległość w milach do radiolatarni. Tu mamy NDB, inne wskaźniki nawigacyjne, tak samo tutaj. No i horyzontalny wskaźnik kursu, czyli nasz kurs, nasza igła do wora ILS-a, nasz wskaźnik headingu. Tu będziemy mieli w milach informacje do następnego punktu nawigacyjnego, ile nam zostało. Tu będziemy mieli ground speed, czyli prędkość względem Ziemi. Tu mamy zapasowy sztuczny horyzont. To jest ciekawe urządzenie, bo ono tutaj wskazuje nam, wygląda na pierwszy rzut oka jak właśnie wariometr, czyli wskazywanie prędkości pionowej, i rzeczywiście tak jest. Ale też tu mamy range i to mnie zdziwiło, dlaczego tu jest jakiś zakres pokazywany na prędkości pionowej. Ale tu chodzi o to, że w prawdziwym samolocie był tutaj jeszcze nałożony TICAS na to i to jest bardziej TICAS niż wariometr. No to jest takie w sumie sprzężony układ TICAS, czyli ostrzeganie o ruchu samolotów tam innych w powietrzu, tak, ostrzega nas przed kolizją z innymi samolotami. No ale tu mamy tylko wariometr, tu powinien być jeszcze właśnie rysuneczek gdzieś samolotu i tu powinny się jeszcze nanosić informacje o samolotach wokół nas. Niestety chyba TICAS w tym samolocie we Flight Gear nie działa, po prostu mamy tylko wybór zakresu, tak, range, a nie ma w ogóle tak informacji o samolotach, jakie są tutaj w pobliżu. No i w ogóle nie ma rysunku naszego samolotu, po pierwsze, co powinno być zawsze wyświetlane. Tutaj mamy tak, chronometer to jest akurat źle zrobione, bo mamy tylko zegar, z którym nic się nie da zrobić, a tutaj piloci potrzebują Concorda, potrzebują, no jest to bardzo potrzebne, żeby mieć też stoper po prostu, który będzie nam odliczał czas, dlatego że startując tam właśnie pierwszy oficer, czy no któryś tam z załogi mówił 3, 2, 1 start i na start włączano stoper, jak i dawano pełny ciąg i odpalano dopalacze. A stoper jest po to, żebyśmy wiedzieli, kiedy te dopalacze wyłączyć. I to następowało około, no tutaj znalazłem dwa źródła, 1,5 minuty, może tam 1 minuta i 18 sekund, tak, czyli po osiągnięciu tam ponad minuty lotu do półtorej minuty wyłączono dopalacze. My oczywiście możemy się tutaj posłużyć wyposażeniem, mamy stoper na wyposażeniu, tego ciężko widać, bo on jest mocno przezroczysty. Tak, możemy sobie wtedy wystartować stoper i też sobie odliczyć tą minutę ponad do wyłączenia dopalaczy. Także no szkoda, że tutaj tego nie zrobiono, byłoby bardziej realistycznie. Tu mamy cabin altitude, czyli wysokość kabiny, jaka jest, czyli
jakie jest ciśnienie w kabinie, inaczej mówiąc, jak pasażerowie odczuwają wysokość, więc tu nie powinniśmy przekraczać chyba 8 tysięcy i mniej więcej zauważyłem, że już będąc ponad 50 tysięcy stóp podczas przelotu, gdzieś w okolicach właśnie chyba tutaj 8 wskazówka się umieszcza, więc jest ok. No i Center of Gravity, to sobie jeszcze omówimy później dokładnie przy omawianiu zbiorników paliwa. Zobaczmy sobie tutaj na ten panelik. Tutaj mamy ciśnienie w hamulcach. Jeżeli mamy teraz zaciągnięte hamulce postojowe, to widzimy, że jakieś tam ciśnienie 3000 PSI w hamulcach jest. Jeżeli damy sobie Shift B, zwolnimy hamulec, to i też schodzi nam ciśnienie z hamulców. Oczywiście, jeżeli zaciągnę z powrotem, to hamulce są. Mamy też zaświeconą tutaj lampkę, wtedy tak, hamulce awaryjne. Jeżeli hamulce padną, tak, to mamy też czerwone ostrzeżenie Brakes Fail, czyli hamulce nie działają. No i mamy nasz przycisk Takeoff Monitor. Warto go sobie włączyć podczas startu, wtedy zapalą nam się też tutaj zielone lampki, co oznacza, no oczywiście jak już będziemy mieli większy ciąg, to one się zapalą. W tej chwili są zgaszone, chociaż troszkę wyglądają, jakby były zapalone. No i wtedy jakby, tak, jeżeli mamy ten takeoff monitor włączony, zapalą się zielone lampki, to oznacza, że wszystko jest ok, że silniki pracują prawidłowo, że jesteśmy, no, wszystko jest dobrze i gotowe do startu, tak, więc możemy rozpędzać i startować. No i też ta zielona lampka oznacza, że są włączone dopalacze i że też pracują prawidłowo oraz, że jest też automatycznie uzbrojony tryb awaryjności, tak, czyli ten contingency. I wtedy ten contingency będzie nam migał, ta lampka będzie nam migała na żółto. No ale to wtedy oznacza, że właściwie wszystko jest tak w porządku. No i wciśnięcie jeszcze raz oczywiście wyłącza nam ten tryb gotowości do startu. No i jak jesteśmy już przy tych lampkach, przy silnikach, no to też warto oczywiście wiedzieć, że mamy 4 rzędy tych lampek i tych wskaźników tutaj silników. No, nie lubię tej kamery. Jeżeli chodzi o FG kamera, strasznie lata ta kamera, także sorki za takie trzęsienie, ale to po prostu jest niezamierzone. Tak, mamy 4 kolumny zegarów, one są oczywiście powielane dla każdego silnika. Tak samo mamy 4 kolumny z tymi lampkami i kolejna lampka bursztynowa z napisem CON, to jest od Configuration, czyli konfiguracja. Jak ona nam się zapali, to ona wskazuje utratę ciągu do palaczy. A gdy świeci się wraz z tutaj niebieską lampką reverse, czyli ciąg wsteczny, to wtedy oznacza, że dysze główne tak są tam większe niż 15%. No tutaj nie będę wchodził aż w budowę silników, ale tam są na z tyłu dysze główne, wylotowe i one tam mają regulację. Jeżeli tam są otwarte na więcej niż 15%, to ten kąt się zapala. No i lampka niebieska, tak, ciąg wsteczny, tak, jeżeli miga, to ciąg wsteczny nam się załącza, tam są z tyłu dysze, może ja włączę ciąg wsteczny, to sobie zobaczymy. No tam jest taki kosz, który się zamyka z tyłu, to sobie zobaczymy, no i wtedy jak on jest w ruchu, to ta lampka nam miga, jak już się zamknie, czyli całkowicie dostaniemy ciąg wsteczny, to ta lampka już świeci się ciągle. Może włączę troszkę ciąg i włączmy sobie widok zewnętrzny, tak, i zobaczymy sobie teraz, że tu są te silniki, one są w tej chwili jakby można powiedzieć otwarte, tak, widzimy tutaj, może jeszcze je podpalę bardziej, tak, widzimy te płomienie i tu są, no tutaj je widać, takie kosze, które będą się zamykać, jeżeli dam teraz delete, tak, widzimy, że te kosze się tutaj zamykają, tak, zamykając jakby, przekierowując właśnie ciąg z tych dysz tutaj do góry, no jakby po prostu wstecz, tak, do góry i od dołu, generując ciąg wsteczny po prostu. I teraz jak wrócimy do kokpitu, to powinniśmy zobaczyć, tak, te lampki świecą nam się na niebiesko. Wcisnę delete, wyłączę reversy, teraz nam miga, czyli te dysze, one się tam teraz otwierają, dlatego nam teraz migocze revert i znaczy reverse i teraz tak ciąg wsteczny jest wyłączony. No i co? Tu dalej mamy zegary silnika, wskazania procentowe działania N2, czyli tej obroty turbiny wysokiego ciśnienia, która jest tam wewnątrz silnika bardziej. Tu mamy też wskazanie, którą hydraulikę zasila silnik,
Czyli silnik pierwszy zasila hydraulikę green, zieloną, ten zasila żółtą i zieloną, trzeci zasila niebieską, czwarty zasila niebieską i żółtą. No i dalej mamy turbinę N1, to jest ta bardziej z przodu turbina, turbina niskiego ciśnienia i też jej obroty dla czterech silników. Dalej mamy przepływ paliwa w kilogramach na godzinę razy 1000 jest podziałka, więc tu widzimy, jak dużo nam paliwa będzie żłopały silniki. EGT, czyli temperatura spalin wylotowych, i też cztery wskaźniki. Dalej mamy wskaźniki procent area, to jest odzwierciedlenie działania dopalaczy. Jeżeli damy pełny ciąg, to no, ta area nam się zmniejszy, ale jeżeli włączymy dopalacze, to powinno nam tutaj wskazywać w zakresie białego łuku, co oznacza, że dopalacze pracują prawidłowo. Tutaj dla silnika czwartego jest jeszcze żółty łuczek, który oznacza, w tym zakresie powinny działać dopalacze, jeżeli samolot dopiero się rozpędza i jego prędkość jest mniejsza niż 60 węzłów. A to jest spowodowane tym, że silnik czwarty pracuje na mocy tylko 88%. To dlatego, że powstają poprzez budowę tego samolotu układ skrzydła delty i tak dalej. Chodzi o to, że na silniku czwartym powstają wibracje przy niskich obrotach, znaczy przy niskiej prędkości samolotu do 60 węzłów na silniku czwartym. Powstawałyby wibracje, gdyby ten silnik pracował z pełną mocą, dlatego jest domyślnie ta moc ograniczana do 88%. I też jest ważne, że kiedy przekroczymy już 60 węzłów, czyli w zasadzie już podczas rozbiegu, możemy włączyć pełną moc dla silnika czwartego, a robimy to sobie na panelu inżyniera, który tam znikł, ale już jest, 2 razy FF i jest, i tutaj mamy ten przełącznik, o, on się znajduje tutaj, tak, tu mamy engine czwarty, takeoff N1 limiter, czyli ograniczenie obrotów turbiny N1 do 88%, w tej chwili jest taka pozycja, należy to sobie wtedy, no jak już się rozpędzimy powyżej 60 węzłów, należy to sobie przełączyć. To robił inżynier, trzecia osoba, my tu jesteśmy sami w zasadzie, jeżeli latamy tym samolotem, więc tak szybko tego przełącznika nie przełączymy, bo będziemy zaabsorbowani w ogóle startem, więc dopiero gdzieś przy wznoszeniu spokojnym będziemy mogli na spokojnie sobie później ten przełącznik włączyć w pozycję normal. Ale normalnie możemy to już zrobić po przekroczeniu 60 węzłów. No i co to jest w ogóle ten procent area i dlaczego tak to się nazywa? No to jest jakby obszar w procentach, tak? Tu chodzi o obszar wylotu spalin z dyszy głównej, czyli tak jako procent zakresu między obszarem minimalnym i maksymalnym. No tutaj mamy od 0 do 100% po prostu wskazanie. No i na przykład przy ciągu jałowym, tak jak teraz, mamy wskazanie 100%, ale przy tak pełnym ciągu area będzie 0%. I tutaj włączenie dopalaczy powinno nam tutaj włączyć 100%. Pójdźmy tu sobie jeszcze do góry teraz. Tak, tu mamy włącznik oświetlenia. Sobie też zobaczymy, jak działa to później chyba w nocy. Tak, znowu kamera mi uciekła. Mamy oświetlenie autopilota, mamy też oświetlenie całego panelu do włączenia. Ale to sobie zobaczymy później, jak sobie włączymy noc. I tutaj mamy total contents, czyli całkowita ilość paliwa kilogramach. Teraz może przełączę się na widok tutaj z pierwszego oficera. Zobaczymy sobie przełącznik do opuszczania nosa. Nos i visor, czyli osłona, bo najpierw jeszcze mamy tutaj osłonę, tu widać te żebra tej osłony takie, które nam dodatkowo chronią owiewkę. Tak, w tej chwili mamy przełącznik pozycji up, czyli tutaj nos, jak i osłona jest całkowicie podniesiona. W takiej konfiguracji używamy, jak jesteśmy zaparkowani, czyli jak zaparkujemy, to też podnosimy nos całkowicie, upewniamy się, że nos jest całkowicie w górze podniesiony, oraz używamy przy prędkościach powyżej 270 węzłów, już nos powinien być całkowicie w górze. To oznacza też, że będziemy mogli tutaj latać z prędkościami naddźwiękowymi oczywiście. Podniesienie też osłony powoduje, że jest mniejszy szum w kokpicie, bo samolot jest bardziej opływowy, to powietrze nie uderza nam tak mocno o naszą przednią szybę, która jest bardziej pionowa, a ta osłona jest bardziej tak pozioma, wyprofilowana, więc powietrze stawia mniejszy opór i
Tak, mamy też no, mniej szumu w kokpicie. Co też odzwierciedla ten Flight Gear, tutaj ten samolot we Flight Gear, więc też jest to fajne, że to o taki efekt zadbali. No ale też oczywiście najważniejsza rzecz, dlaczego jest używana osłona, to to, żeby przy starcie i lądowaniu załoga mogła widzieć w ogóle pas przed sobą, na który na przykład lądują, no bo bez tego po prostu ten nos zasłania cały widok. Tak, w tej chwili, jak dam sobie nawet widok wyżej, tak, no to po prostu widzimy, że ten nohal tutaj nam dosyć sporo zasłania. Jeżeli ja sobie teraz opuszczę najpierw, tak, o pierwszy stopień, to jest w tej chwili visor łamane na 0 stopni, czyli opuściła nam się tylko osłona, a nos jest na 0 stopni, czyli nos nie jest opuszczony. Jeżeli jeszcze raz klikniemy, to widzimy, że teraz nos się też i opuszcza. No i teraz jest nos opuszczony na 5 stopni. No i jeżeli teraz zobaczymy sobie, o tak, jeszcze sobie podniesiemy kamerę, no to już widzimy, że tak, mamy większy zakres widzenia, a jeżeli tak, jeszcze nam troszkę tu widzimy zasłania, to możemy sobie oczywiście do lądowania dać całkowicie w dół, tak żebyśmy no, widzieli pas, a to dlatego, że właśnie nie widzimy pasa też dlatego, że samolot ląduje z bardzo dużym kątem natarcia, bo samolot ten nie ma klap w ogóle, co jest ciekawe. Tak, oczywiście tutaj wymusza też to konstrukcja i latanie z prędkościami naddźwiękowymi, żeby tych klap nie było. I dlatego samolot musi zwiększyć bardzo mocno kąt natarcia, żeby on mógł lecieć z dosyć niskimi prędkościami, jak na przykład tam 100, nie wiem, 160, 170 węzłów podczas już przyziemienia, więc tak, ten kąt natarcia jest tak duży, że byśmy po prostu widzieli niebo, gdyby ten nos tak nie opuszczać w dół. Jak widzimy też sobie, zobaczymy sobie z widoku zewnętrznego. Tak, widzimy ten nos opuszczony. Możemy sobie podnieść. Teraz na 5 stopni w górę. Teraz nos 0 stopni w górę, ale osłona opuszczona. No i też widzimy tą pierwszą owiewkę, tak, tutaj, jak mówiłem, ona jest bardziej pionowa, co stawia większy opór też powietrza. I to powietrze mocno uderza nam w tą szybę przy większych prędkościach, więc mamy bardziej większy hałas w kokpicie. I jeżeli sobie, o nie w tą stronę, tak, tutaj teraz podnosimy jeszcze osłonę. I tak powinniśmy być właśnie ustawieni podczas przelotu. No i oczywiście tu mamy jeszcze pewne lampki wskazania, jeżeli sobie teraz opuścimy. Widzimy na czerwono, że jest tranzyt, czyli że się opuszcza. Visor mamy teraz podpisane, że jest down. Teraz mamy nos, że idzie na 5 stopni. I mamy też zapaloną pomarańczową lampkę, czy też bursztynową. I mamy też podpisane tutaj, tak, że osłona jest up czy down. Tak? Osłona może być tylko up albo down, a nos może być odpowiednio na up, albo 5 stopni, albo w pozycji down. Tak, czyli jeszcze co do lampek, to czerwona oczywiście, jak już mówiłem, oznacza, że nos jest w pozycji przejściowej, że tak, opuszcza się albo podnosi się. Bursztynowa lampka zaświeca się tylko wtedy, kiedy jesteśmy w pozycji 5 stopni, czyli nos jest zablokowany na 5 stopni. No i zielona lampka nam się zaświeci, gdy będziemy całkowicie w dole. Tutaj dalej mamy taki przełącznik Viper Override, czyli nadpisanie działania wycieraczek. Tu chodzi o to, że jeżeli jest ten przełącznik w pozycji normal i zablokuje nam się wycieraczka, że ona nie wróci, nie zaparkuje prawidłowo do swojej tak, pozycji prawidłowej, no to w ten sposób zablokuje nam się też operacja podniesienia wizjera. Tak, jest to ważne, żeby na przykład tam nie doszło do żadnych uszkodzeń, kiedy wycieraczka nieprawidłowo się zaparkuje. Ale jeżeli tak wiemy, widzimy, czy też tak sami uznamy, że wycieraczka się prawidłowo zaparkowała, ale system zadziałał nieprawidłowo i uznał, że wycieraczka jest nieprawidłowo zaparkowana i blokuje nam w ten sposób podniesienie wizjera, tak, czyli podniesienie na pozycję całkowitą up do góry, to wtedy możemy sobie to przełączyć w pozycję override, czyli na zasadzie tak nadpisania, czyli wiemy, co robimy i wtedy ta blokada zostanie zwolniona, blokada podniesienia osłony. No i wtedy będziemy mogli podnieść tą osłonę
po prostu tak, blokada zostanie zwolniona. Ale tutaj chyba nie mamy wycieraczek w tym samolocie, więc działanie tego, raczej tego nie uświadczymy. Tu idąc dalej, może w dół, tu mamy overheat dla wheels, czyli dla kół. Overheat, czyli oczywiście przegrzanie kół, no, tak to można przetłumaczyć. I to zapala się, gdy temperatura hamulców kół przekroczy 220 stopni Celsjusza. Tak, czyli tu mam takie ostrzeżenie, że hamulce mogą działać nieprawidłowo, że są przegrzane. I tu mamy sygnalizację podwozia. Mamy cztery właśnie lampki podwozia, bo jak mówiłem, mamy też kółko te małe na ogonie. I tutaj mamy lewe podwozie. N to jest od nose, czyli przednie podwozie. T od tail, czyli tylne, i czy też ogonowe. I R, czyli prawe główne podwozie. I mamy czerwone lampki, które mówią o tym, że jest no, jakiś tranzyt tego podwozia, czyli że ono się porusza. No a te bursztynowe lampki tutaj no, zależy co wskazują, tak? Bo mamy coś takiego jak left short, mamy up i mamy right short. Cóż to jest to short? To są jakieś zatrzaski tam w mechanizmie podwozia. One ogólnie się zapalają, kiedy właśnie będziemy chcieli podnieść podwozie, czy też je wysunąć. No i ten short to jest jakaś właśnie jakiś zatrzask, jakaś blokada chyba skracania lewej goleni. Nie jestem do końca pewny, jak te mechanizmy tam działają, nie wgryzałem się w to aż tak mocno, ale tam prawdopodobnie ta goleń musi być skrócona, bo ona się nie schowa, nie zmieści się w tym, w kadłubie tam, w tej wnęce w kadłubie, do której ma tam wejść to całe podwozie. I to chyba oznacza, że ten zatrzask zostanie zwolniony, bo on musi tam tak się zwolnić, goleń musi się skrócić i wsunąć na przykład do góry. I podobnie jest po prawej stronie dla podwozia głównego. Mamy tak tutaj right leg short. I mamy jeszcze zatrzask upper, zatrzask górny. No i tu też jak operujemy dźwignią podwozia, to ta lampka się zapala, mówiąc, że tak ten zatrzask upper, czy też uplock jest no, w działaniu. Tutaj mamy dźwignię naszego podwozia, tak? W tej chwili podwozie jest w dole. No i mamy jeszcze zielone lampki, tak? Zielona lampka też oznacza, że podwozie jest opuszczone i zabezpieczone. Jeżeli lampka zgaśnie, tak? I wszystko jest pogaszone, to znaczy, że podwozie jest w górze, powozie, czyli jest schowane. Tu mamy podobne wskaźniki siły G i angle of attack, nie będę się powtarzał. A tutaj mamy wskazania pracy naszego usterzenia. Co ciekawe, tutaj samolot ten ze względu na tak skrzydło delta, jak i te loty naddźwiękowe, samolot ma usterzenie zrobione jako sterolotki. Są po 3 sterolotki na każde skrzydło i tu jakby widzimy te kolumny. Czyli mamy raz, dwa, trzy, pierwsze 3 sterolotki na lewym skrzydle i raz, dwa, trzy, kolejne 3 sterolotki na prawym skrzydle. Tak, to jest sterolotka zewnętrzna, najbardziej po lewej stronie i sterolotka najbardziej po prawej stronie na prawym skrzydle. Tu widzimy jakby stan tych sterolotek, ich wychylenie. Jak dam teraz klawisz 5 na klawiaturze numerycznej, to widzimy, że te sterolotki mi zareagowały i no po prostu wszystko się wyrównało, tak, bo klawisz 5 właśnie powraca nam, ustawia nam stery na stan neutralny. Jeżeli dam na przykład wolant do siebie, czyli do wzbijania, to widzimy, że reagują nam jakby te sterolotki tylko wewnętrzne na skrzydle tutaj lewym, jak i prawym. Tak, jeżeli dam od siebie, czyli w dół, to idzie w dół. No i kolejne sterolotki, te zewnętrzne, jak i środkowa, reagują już na przechylanie tutaj samolotu lewo-prawo. No może tak sobie ustawię i zobaczymy teraz na widoku zewnętrznym, tak, te sterolotki, że jak one tutaj też pracują, możemy sobie zobaczyć, tak. No tutaj ładnie widać na prawym skrzydle, mamy od prawej pierwszą sterolotkę, najbardziej po prawej środkową sterolotkę na prawym skrzydle i tą wewnętrzną sterolotkę i tak samo po lewej stronie. Możemy sobie zobaczyć, no, jak to pracuje. Czyli nie mamy jako tako steru wysokości, bo tu jak dajemy góra-dół, to widać, że te sterolotki w zasadzie wszystkie pracują, co troszkę nie odzwierciedla nam tamte przyrządy w kokpicie, bo one nam sugerowały, że się tylko te sterolotki wewnętrzne ruszają. Trochę to dziwne.
No ale może tak jest, czy tam także tak było, bo już Concordy nie latają. No i oczywiście mamy ster kierunku, chociaż teraz nim nie wychylam, wychylam tylko, tak kręcę tylko kołem przed nim. A tu mamy ster kierunku na ogonie, w stateczniku pionowym, ale on się nam nie porusza. Tutaj też jak widzimy, on jest, składa się z dwóch części, ten ster pionowy. Tak, tu mamy przerwanie jakby, tak, mamy dwie klapy tego steru. Chociaż na kokpicie, to jest chyba błąd, nie są odwzorowywane te dwie klapy, tylko jedna z nich, zaraz przesunę kamerę. Tak, tu mamy też trójkącik, który mówi nam o wychyleniu steru kierunku, z tym, że teraz to bardziej oznacza skręt koła przedniego, bo jak widzieliśmy, stery nam się w ogóle nie ruszały. Może dlatego, że byliśmy, no, jesteśmy na ziemi. Możliwe, że w powietrzu to już będzie odzwierciedlało ruszanie sterem kierunku. No i piąteczka, wszystko nam zeruje. Dobrze, może odchylę sobie tutaj ten wolant i zobaczmy sobie tutaj te przyrządy. Tutaj mamy testowanie koła przedniego. To są systemy antypoślizgowe, tak, antyskid, czyli taki ABS w samochodzie. I reset działa? Nie działa, tak, mamy tylko te przełączniki. Tu bardziej chodzi o, jeżeli chodzi o przednie kółko, to chodzi o sterowanie przednim kołem chyba bardziej niż o antypoślizgi. Antypoślizgi mamy tylko na podwoziu tym głównym. A tutaj jak się nam ta lampka zapali, to oznacza, że mamy uszkodzone sterowanie przednim kołem, czyli nie będziemy mogli nim skręcać. No i tutaj mamy właśnie systemy antypoślizgowe. Mamy 8 lampek białe. To dlatego, że mamy po 4 koła na każde podwozie, lewe jak i prawe. No i te lampki powinny się tylko zaświecić, gdy podwozie jest w dole i jest zabezpieczone, czyli tak jak teraz. No i zapalenie się takiej lampki oznacza, że dany system antypoślizgowy dla danego koła nie będzie nam działał po prostu. Czyli w tej chwili lampki nie są zapalone, więc oznacza to, że antypoślizgi nam działają. Tu mamy test, który nam mówi, jak te lampki się zapalają i czy rzeczywiście się wszystkie zapalają. Coś tu jeszcze, chyba tyle, bo to wszystko już się powtarza, co było po stronie kapitana, więc nie będziemy się powtarzać. Przejdźmy do panelu górnego. I tu mamy w sumie panel górny frontowy, tuż nad szybami. Jest też panel górny tutaj, tak, dalszy. No i idąc tutaj od góry mamy pierwsze cztery takie zawory dla silników. Tu powinny być jeszcze przyciski, to nie jest też aż tak dokładnie odwzorowane jak w prawdziwym samolocie. No i gdy te tutaj cztery przyciski nam się świecą na czerwono, no to mamy po prostu problemy z silnikami. Tutaj może to oznaczać za wysoką temperaturę w systemie chłodzenia silnika danego, tak? Mamy silniki 1, 2, 3 i 4. Albo niskie ciśnienie oleju w danym silniku, albo stan przegrzania silnika, albo wyciek płynu do wnęki nad silnikiem, więc takie tutaj mam wskazania. Ja nie zaobserwowałem, żeby to się zapalało, ale też się w usterki nie bawiłem, więc do końca nie wiem. A, tu mam jeszcze przyciski 2 u samej góry. To są przyciski wyłączające dźwięk alarmu pożarowego. Czyli jakby się taki dźwięk rozległ i już zapanujemy nad sytuacją, możemy sobie wyłączyć te alarmy, żeby nam nie przeszkadzały. Aha, tak, i to, i wracając jeszcze do tych, tutaj mamy lampki, jako te czerwone, ale też mamy, tak, to są dźwignie po prostu, które możemy pociągnąć. Chociaż nie wiem, czy to tutaj, nie, ten samolot tego tutaj nie oddaje, tak. Dobrze, to może nie będę się w to wdrażał, tak, ale tutaj po prostu odcina nam to silniki, tak, jeżeli jest jakiś tutaj, jeżeli silnik nam nie działa, to możemy go tutaj awaryjnie wyłączyć. Znaczy, jeżeli jest jakaś awaria silnika, nie wiem, pożar czy coś takiego, to możemy tutaj silnik dany wyłączyć. No i to po prostu tam odcina pewne systemy, nie będę już ich wymieniał, bo tego i tak nie uświadczymy. Nie możemy tym pociągnąć. Więc przejdźmy tutaj dalej do tego rzędu. Mamy cały rząd z tutaj różnymi przełącznikami. I tak, pierwsza rzecz to są przełączniki falownika, tutaj te dwa. Mamy dwa układy dla niebieskiego i zielonego. Falownika, czyli taki, no, przetwornik prądu stałego na przemienny, tak? I
Tutaj mamy teraz on w pozycji, czyli domyślnie jest to włączone. Tak jak jest w pozycji on, to bardzo dobrze, to bo wtedy mamy dostarczaną moc prądu przemiennego do odpowiedniego tam układu elektrycznego niebieskiego, który tam steruje lotem, ten układ niebieski. Tak samo jest dla układu zielonego. Też jest układ zdublowany zielony. No jeżeli damy sobie off invert, czyli odcinamy wtedy zasilanie prądu przemiennego do odpowiedniego tego układu niebieskiego. Wtedy też wyłączy się światełko fail i mamy power off, czyli po prostu odcinamy zasilanie całkowite prądu przemiennego, jak i stałego, do odpowiedniego tego kanału elektrycznego, czyli w tym wypadku niebieskiego. Tak, i tu mamy, no tu mamy nawet podpisane, że jest to blue inverter i green inverter. No i to samo dla green. No i mamy też te czerwone lampki fail, gdy one się zaświecą, to wskazują, że także sygnał wyjściowy z tego falownika wykracza poza tak normy, poza granice. I też wtedy zasilanie prądem stałym tak jest odcięte. Wtedy też możemy usłyszeć gong, jakieś tam błędy i tak dalej, więc też usłyszymy po prostu alarmy. I kolejne przełączniki tu mamy opisane jako O&M, Elevons, In Elevons i Radar. O&M to jest skrót od Outer i Middle i stereolotki, czy tak, czyli to są stereolotki zewnętrzna i środkowa. Tu są stereolotki in, czyli wewnętrzne stereolotki. I tutaj tym przyciskami dla tych... Aha, i tu jeszcze mamy radar, tak, czyli ster kierunku. I dla tych trzech przełączników i tych tak powierzchni sterowych możemy wybrać, z którego kanału te sterolotki będą korzystały. Czy też właśnie niebieskiego, czy zielonego. I mamy jeszcze opcję mech. No i oczywiście pozycja blue, tak jak tutaj mamy pozycja niebieska, tak, to jest ustawienie, że tak w ten sposób wybieramy niebieski kanał sygnalizacji elektrycznej jako główny kanał operacyjny dla tego elementu, czyli dla lotek zewnętrznych i środkowych. No i podobnie dla in elevons i radar. Możemy też się przełączyć na green i mamy też przycisk reset dla każdego z tych powierzchni sterowych. No i jakby tutaj działanie przycisku, znaczy działanie tego w układzie blue jest tym prawidłowym wyborem. Jeżeli coś się spsuje, to możemy właśnie wcisnąć reset i on służy, no oczywiście, do resetowania działania kanału zielonego lub mechanicznego, także próbuje odzyskać kanał niebieski. Czyli będziemy na green, damy reset, wraca mi na niebieski. Chociaż ten nie wraca. A ten dam na mechaniczny, reset, wraca na blue. A ten z mechanicznego wróci? Nie, on akurat ma chyba domyślnie, że ma działać na green, więc ok, zostawię go na green. No a jeżeli ten reset by nam nie zadziałał, to powinien się ustawić tryb mechaniczny wtedy. I tu kolejne przełączniki to jest podpis anti-stall system, czyli no system po prostu przeciwdziałający przyciągnięciu. I tutaj możemy sobie taki system włączyć. No i taki system, no, ma sens go włączać, jeżeli tutaj lecimy powyżej 60 węzłów, czy też nawet jak jesteśmy na ziemi powyżej 60 węzłów, tak, mamy prędkość. No i około też, jeżeli już lecimy, to działa około 10 sekund po starcie przy prędkości poniżej 270 węzłów. Jak lecimy szybciej też już, to ten system, włączanie tego systemu nie ma sensu. No i mamy też lampki bursztynowe, które nam mówią o awarii tego systemu, tak? Mamy system pierwszy fail i system drugi fail. Dlaczego jest fail? Pewnie dlatego, że nie spełniamy tych warunków, kiedy ten system ma działać, czyli w sumie jestem poniżej 270 węzłów, ale w zasadzie nie jestem powyżej 60, czyli możliwe, że dlatego nam tutaj zgłasza awarię. No ja szczerze mówiąc nie włączałem sobie jeszcze tych systemów podczas lotu, może to sobie zrobimy jak będę pamiętał, bo tu jest tyle przełączników, że mogę o tym zapomnieć, ale może warto to sobie włączyć po starcie i zobaczyć, czy to działa, albo ewentualnie można się nawet pobawić i próbować przeciągnąć samolot i czy rzeczywiście ten system będzie nas ratował przed przeciągnięciem. I mamy kolejny rząd przełączników. Tutaj mamy ogólnie przełączniki do świateł lądowania, świateł tam kołowania i jeszcze tam tych świateł bocznych oświetlających nam pas. I tu jeszcze przełączniki
dla odladzania. I tak, pierwsze dwa przełączniki to są przełączniki do wysuwania czy też chowania świateł lądowania. W tej chwili możemy je sobie, tak dając do góry, mamy extend, czyli wysuwamy sobie światła lądowania, ale one jeszcze nie są włączone, tylko wysunięte tam z kadłuba samolotu. No i mamy też lampkę extended, która mówi nam, zapala nam się, mówiąc nam, ostrzegając nas, tak, że te światła są wysunięte. Jeżeli je schowamy, to ta lampka zgaśnie, gdy światła się schowają. O, i schowały się, i lampka zgasła. Ja teraz wysunę je i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie widać, bo stoję przy tych terminalach. O, widać, tak? Tu są te lampy do lądowania, są wysunięte. Całkiem fajnie je widać. Skoczmy z powrotem do kokpitu. I teraz, żeby zapalić lampy te lądowania, to już włączamy te przełączniki. Tak, tu mamy landings, main landing. Główne światła lądowania. Jeżeli włączymy sobie widok zewnętrzny, to widzimy, że lampy już nam świecą. Idąc dalej co do lamp, to przeskoczmy tu na prawą stronę. Tutaj mamy wysunięcie świateł, podobnie jak z lądowania, ale tutaj mamy światła taxi. Ja je teraz wysunę i zobaczmy. O, i tutaj, o, wysuwają się światła lądowania. I się wysunęły, ale też nie są zaświecone. I możemy je zapalić po prostu też tymi przełącznikami. I teraz światła powinny być zapalone. Tak jest, są zapalone. I tu mamy jeszcze taxi turn, czyli takie światła boczne, które oświetlają nam dla zakrętów, tak? Ułatwiają nam zakręcać na płycie, kiedy musimy na przykład zjechać z pasa na drogę kołowania. Możemy sobie włączyć też takie boczne światła, ale one niestety, z tego co widziałem, to ich nie widziałem, więc nie wiem, czy one są w tym samolocie zrobione, bo nie widziałem efektu tych świateł na wierzchni, tak, na płycie, więc mam wrażenie, że one nie działają, te światła turn. Dobrze, wyłączmy to sobie teraz wszystko, jeżeli chodzi o oświetlenie, i tutaj idąc dalej, może to sobie jeszcze przyzoomujemy. I tu mamy windshield de-icing, czyli odladzanie szyb przednich, tak, tu mamy odladzanie szyby lewej i prawej. Możemy sobie wskazać, jakim napięciem chcemy tutaj odladzać, tak, czyli jak bardzo, czy napięciem low, czyli niskim, czy do góry, ale chyba środkowym trzeba kliknąć. Aha, i teraz lewym. O, albo teraz środkowym, i jesteśmy przy wysokim napięciu, jeżeli chodzi o odladzanie szyb przednich. I to w sumie powinniśmy sobie włączyć, jeżeli chodzi o odladzanie szyb. I co ciekawe, jeżeli samolot ma podniesioną osłonę, to nawet mimo, że jesteśmy w trybie high, albo też jeżeli ma podniesioną osłonę, albo gdy stoimy na ziemi i damy na high, to i tak używany jest low, więc no ma to sens, bo jednak nie ma sensu odladzać czegoś, co jest jeszcze za osłoną, więc tutaj tak to rozwiązano. Nie wiem, na ile to symuluje ten samolot. I mamy visor de-icing, odladzanie tej naszej osłony. No i tu mamy już tylko dwa stany, albo sobie włączamy odladzanie osłony tej nosowej, albo sobie to wyłączamy. Tak, tu mamy jeszcze lampki pomarańczowe, które nam mówią overheat, czyli takie no przegrzanie, tak? Czyli mamy taki stan alarmowy. Tu akurat jeżeli chodzi o Vizior, to tutaj zapalona lampka wskazuje, że tak, panel grzewczy osiągnął temperaturę przegrzania i zasilanie jest wyłączone, czyli wtedy takie ogrzewanie czy też odladzanie nam nie działa. Podobnie chyba jest też tutaj, tak, i tak samo mamy kolejne lampki overheat dla teraz układu. To jest DV Dimist. To są przełączniki zapobiegania parowaniu szyb tych otwieranych, bo tutaj z boku chyba ta szyba powinna być otwierana, tak, ta przednia. I można sobie włączyć tutaj zapobieganie parowania tych szyb. Tu też mamy tylko dwa stany, włącz, wyłącz.
I kolejny, ostatni rząd to są wszelkie lampki ostrzegawcze, że coś tutaj nie działa prawidłowo, gdy one się po prostu zaświecą. Często też temu towarzyszy jakiś tam sygnał dźwiękowy. Jeżeli uporamy się z usterką, to możemy sobie jaki sygnał dźwiękowy, jak i zapalenie tej lampki możemy sobie wyłączyć. Dajemy sobie wtedy inhibit, ten środkowy przycisk. I zapala nam się ostrzeżenie, że mamy wyłączony system ostrzegania w tej chwili całkowicie. Dlatego jeżeli uporaliśmy się z problemem, to też warto dać recall. Tak, wtedy ta lampka gaśnie, a recall nam mówi, że jeżeli, tak, mówimy systemowi, że jeżeli jakikolwiek błąd się znowu powtórzy, no to znowu podnieś alarm, tak, co ma sens, żeby nas znowu ostrzegło. Jeżeli będziemy ciągle to trzymali na inhibit, zabronione wszelkie alarmy, to no to nie będziemy wiedzieli już o alarmach nic, tak, więc dobrze dać sobie później tutaj ten recall. I tu mamy przycisk do testowania. Też mamy inhibit, ale chyba to nie działa tak samo jak to, bo nam się lampka nie zapala, więc do końca nie wiem, co robi tutaj inhibit. Ale dobra, pójdźmy dalej. Dalej mamy tutaj jeszcze panel. Panel górny. Tutaj większość rzeczy jest od razu włączonych, tak jak powinna być włączonych. Co jest troszkę może smutne, że nie możemy sobie zrobić odpalenia samolotu z Cold and Dark. Ale tu jak już widzieliśmy, mamy przełącznik świateł w kokpicie. Oświetlenie kokpitu, co jest pomocne. Tu mamy zapiąć pasy, no smoking, powinniśmy oczywiście też to dać na on. Tu mamy jakieś drzwi otwarte, pozycja normal. Tutaj nie wszystkie przełączniki dobrze rozpracowałem. Tu mamy oczywiście światła. Światła kolizyjne, światła nawigacyjne. Tu mamy testowanie świateł. Ciekawe, czy to wszędzie się świeci? Nie, tylko na panelu górnym na to wygląda. Światła w pozycji chyba mamy teraz high, teraz mamy w pozycji low. Ale nie widzę, żeby to coś zmieniało. Tu mamy ogrzewanie na przykład ciśnienia statycznego, czyli tych wlotów dla ciśnienia statycznego, żeby tam się też lód nie zbierał. To jest domyślnie nawet włączone. Tu mamy oświetlenie, ogólnie to włączamy nawet równolegle. Oświetlenie kokpitu włączamy nawet równolegle ze wszystkimi innymi lampkami. To ma sens włączyć chyba dopiero jak będzie noc, żeby sobie zobaczyć tutaj to. Tutaj mamy odradzanie silników, anti-ice engine, i też możemy sobie włączyć, gdy będziemy przelatywali przez chmury, czy spodziewamy się oblodzenia i tak dalej. Jeżeli chodzi o te przełączniki, tu mamy przełączniki do auto ignition. Tutaj już mamy silniki uruchomione, więc nie będziemy ich ruszać. Ja może też pokażę, jak uruchomić silnik od zera. Najpierw trzeba wszystko wyłączyć, potem żeby to potem włączyć, to jest bez sensu, ale też możemy to sobie zobaczyć. Tak, tu mamy przełączniki do automatycznej przepustnicy, ale domyślnie są wszystkie na on i tak sobie zostawmy, nie ruszajmy tego. No i jeżeli chodzi o te przełączniki Engine Flight Rating Mode oraz Engine Rating Mode, tym będziemy sobie przestawiali podczas lotu. Najpierw, tak, tu mamy Climb, te przełączniki górne w Climb, te mamy w Takeoff, czyli jesteśmy w trybie Takeoff. Jeżeli już się wzbijemy, to te dolne przełączymy sobie w Climb. One w tej chwili mi odbijają do góry, więc się nie da ich przełączyć, ale jak się już zbijemy, to będzie się to dało. To będzie oznaczało, że będziemy w trybie Climb, bo to oznacza, że te przełączniki będą w trybie Climb, jak i rząd tych przełączników będzie w trybie Climb. Później jak będziemy już na przelotowym, to tu zostawiamy na dole na Climb, a tu tylko przełączymy na dół na Cruise, czyli na przelot. I to będzie oczywiście regulacja trybu pracy silników, to co już w sumie mówiłem. Tu mamy cztery zawory HP Valve, czyli zawory wysokiego ciśnienia. One nam odpalają silniki, powinny być w tej chwili właśnie otwarte. Jeżeli je zamkniemy, to zgasimy silnik po prostu. Tu mamy jeszcze układy do, tak, zarządzanie hydrauliką, ale to nam nie działa, nie będę tego omawiał w tej chwili. Ok. Co my tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze cały tutaj panel, ale tu też nie ma co dużo omawiać, bo wiele rzeczy tutaj z tego nie działa. Ale ciekawe są te systemy inercyjnej nawigacji, do ustawienia sobie inercyjnej nawigacji, chociaż nie wiem, jakie tu kamery ująć, może taką.
No okej, mamy takie układy, mamy takie elementy tutaj do zarządzania inercyjnym systemem nawigacyjnym. Czyli jest to taki panel kontrolny dla Inertial Navigation System. Takich paneli mamy trzy, tu mamy drugi, jest jeszcze trzeci tam z tyłu, gdzieś tam z tyłu jest zasłonięty przez przepustnicę. Tutaj niewiele działa niestety. Działają nam tutaj tylko te przyciski. Tu możemy kręcić, ale to niewiele daje chyba. Nie zauważyłem, coś dawało. Jest jeszcze mniejszy przycisk, ale on chyba też nie reaguje. No, tylko zwiększamy, to zmniejszamy. Dobra. No i tak, to urządzonko służy do wprowadzania pewnych też informacji o naszej trasie przelotu, tak? Czyli można powiedzieć, że jest to taki nasz GPS, taki bardzo archaiczny z lat 60. U góry mamy na przykład dane informacyjne, znaczy dwa okienka z danymi, które tam będą się odpowiednio wyświetlać w zależności też od trybu, jaki sobie po prostu wybierzemy. A ten tryb wybieramy za pomocą tutaj tego pokrętła. W tej chwili jestem na przykład na pozycji POS, co oznacza position. No i tu mam teraz moją pozycję geograficzną, moje współrzędne geograficzne, tak, czyli tak, moja pozycja, gdzie się obecnie znajduję. Oczywiście to może wyświetlać przeróżne informacje, jak też kurs czy ścieżkę, odległość między ścieżkami, kierunek wiatru, żądaną ścieżkę i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jak to sobie tym pokrętłem ustawimy, chociaż nie wszystko, jak widzę, tutaj działa i da się pokazać. Tu mamy pewne lampki, które są też, powinny być też przyciskami, ale niestety to nie jest tutaj operatywne w tym samolocie, więc może nie będę się tutaj w to wgryzał. Tak, na przykład tutaj mamy tryb insert, tryb do wprowadzania danych, na przykład z tej klawiatury, ale tutaj to nie działa, ta klawiatura też nie działa. Tutaj troszkę działa ten data selector, czyli to pokrętło wyboru danych. Tutaj właśnie jak sobie zmieniamy pozycję tego pokrętła, to powinniśmy móc zobaczyć różne dane. W tej chwili przestawiłem się na track i ground speed. Tak, czyli tutaj wyświetla nasz track, a tu wyświetla nasz ground speed i tu widać, że to ta ground speed, czyli prędkość względem ziemi, to widać, że chyba działa. Coś tam wyświetla, prędkość przynajmniej jest prawidłowa, jest tak, zero. Idąc dalej mamy coś takiego jak drift angle i heading. Tak, DA to jest drift angle i true heading. W tej chwili mamy tylko true heading tego kąta driftu, czyli tak, dryfu kątowego tutaj nie mamy. Przynajmniej w tej chwili, może podczas lotu by się wyświetlił. Kolejne pozycje to jest właśnie tak X, TK i TKA. To są odległości od żądanej ścieżki w milach morskich. Znaczy to pierwsze, tak? Tak, ten błąd ścieżki, tak? Można to powiedzieć, czyli jak duży błąd jest w milach morskich od naszej żądanej ścieżki. I druga wartość, ta to jest 0, a druga wartość będzie nam wskazywała ta TKA, to jest różnica między żądaną ścieżką, a obecną ścieżką też właśnie w milach morskich. No i kolejny to jest position, czyli to co mówiłem, nasza pozycja, nasze współrzędne geograficzne. Dalej mamy waypoint i tak, waypoint, czyli współrzędne geograficzne wybranego punktu nawigacyjnego. W tej chwili nie mam żadnego, więc tutaj nic się nie wyświetla. W zasadzie jestem ciekawy, co by się stało, gdybym jednak jakiś punkt sobie wpisał. Zobaczmy jakiś nawic, dajmy sobie Charlie Papa Tango. I co, wybierzmy go sobie, activate. Nie, tu się nic nie zmienia jednak, więc chyba żadnego tutaj waypointu nie uświadczymy. Ok, kolejny jak sobie ustawimy na distance, to jest oczywiście dystans i czas do następnego punktu nawigacyjnego. I kolejna opcja wind, czyli wiatr, czyli obecny rzeczywisty wiatr, jaki wieje. To chyba będzie kierunek i prędkość w takim razie tego wiatru. Powinna być przynajmniej, ale tu się nam nic nie wyświetla. Tu mamy desired track łamane na STS od status. Tak, czyli tu mamy żądaną ścieżkę do następnego punktu nawigacyjnego. A tu mamy właśnie status usterki, cokolwiek to jest. Nie wiem, co to się wyświetla za liczba. Tu mamy jeszcze małe pokrętło DIM podpisane, ale nie wiem, czy ono działa.
Ono służy do zmiany intensywności następujących wyświetlonych danych, jak lewy i prawy wskaźnik danych. To jest chyba to oświetlenie, tylko wygląda, że nie działa. A, działa, popatrzcie, działa. Ok, trzeba klikać środkowym, żeby sobie to oświetlenie zgasić i lewym teraz, żeby wzmocnić. Ok, to nam działa. Tak, tu mamy klawiaturę, która służy do wprowadzania danych i zmiany liczby we wskaźnikach tutaj from to, ale tu widzimy, że to from to możemy zmieniać tymi przełącznikami czarnymi, co nie wiem, czy tak powinno działać. Tak, tu też mamy clear, jeżeli się pomylimy przy wpisywaniu. Tu mamy przycisk waypoint change, co by oznaczało, że możemy sobie zmienić punkt nawigacyjny, do którego chcemy lecieć. No i tutaj co nam działa, to ten wskaźnik, znaczy ten czarny przycisk powinien tutaj służyć do przełączania się między punktami, tak, nawigacyjnymi, czyli tutaj moglibyśmy sobie wybrać, do którego punktu nawigacyjnego chcemy teraz lecieć, który chcemy aktywować i w jakiś sposób go tu zatwierdzić. No w każdym razie ja się tym posługiwać nie będę za bardzo, tak, po prostu sobie użyjemy tutaj autopilot, planowanie lotu i sobie najlepiej tutaj zrobić całe to planowanie lotu niż... No tutaj jakby to działało, to oczywiście można by było się tym bawić. Idąc dalej, tu mamy temperatury, mamy tak, mamy tak, total temperaturę, mamy static i temperaturę ISA. Wszystko w stopniach Celsjusza, więc po naszemu, że tak powiem. Tutaj mamy włączniki radia, mikrofonów do radia i tak dalej. Tutaj niektóre te przyciski działają, ADF i nawy, odsłuch alfabetu Morsa. Dalej mamy trzy pokrętła do trymowania, niestety nie mamy tutaj wskazań dla tych trymerów. I tym pokrętłem sterujemy tutaj ster kierunku, czyli odchylenie samolotu, czy też po angielsku oś yo. Tutaj to boczne koło sterowe to jest trymowanie sterolotek po osi pochylenia, czyli pitch po angielsku, czyli inaczej mówiąc nos, góra albo dół. I ten tylny trymer to jest trymowanie sterolotek, ale po osi przechyłu, czyli roll, czyli powiedzmy na boki lewo-prawo. Tak, tutaj mamy oczywiście przepustnicę, jej ta kamera, przepustnicę, mamy z ciągiem wstecznym, tu mamy właśnie dopalacze, coś pokazywałem, tu mamy hamulec postojowy i ustawienia dla radia. W sumie bardzo proste, bo mamy dwa wskazania. Możemy tutaj ustawić jako standby jakąś częstotliwość, następnie ją aktywować tutaj transferem i teraz na zielono się świeci ta częstotliwość, więc tej używamy. Teraz możemy zmienić na przykład sobie tą i się przełączyć na tą. I tu tak samo dla koma drugiego. Tutaj mamy nastaw squawk, czyli naszego squawk, który poda nam wieża kontroli lotów. Tu jedyne co możemy zrobić, to zmienić te cztery cyferki. To działa troszkę tak, że mamy, no tutaj bez tych stref ciężko się poruszać, bo mamy po prostu przycisk ident, co w ogóle jest no, nieprawidłowym działaniem w tej chwili, bo tutaj mamy strefy klikania. Możemy patrzeć tak, że każda kolumna to jest, mamy cztery kolumny, czyli mamy cztery cyferki kodu squawk i górny nam zwiększa pierwszą cyferkę, a dolny zmniejsza, tak? Kolejny rząd to kolejna cyferka w górę albo w dół, trzecia cyferka w górę albo w dół i czwarta cyferka w górę albo w dół, więc w ten sposób możemy sobie ustawić squawk, ale nie ma tu przycisku ident, tak? Został zastąpiony jakimś dziwnym wyborem tutaj tego squawka, więc to nie jest dobrze oddane. Tu jeszcze po prawej stronie, ja może się przełączę na inny widok, tak, tutaj 6. Tak, tu mam częstotliwość ADF 1, 2 i komunikacja high frequency, której już rzadko używamy i w zasadzie ja jej nigdy nie używam. I tu mamy wycieraczki, przełączniki do pracy wycieraczek, w tej chwili jest off. Jak się to, a tym się kręci rolką. Możemy dać slow, fast albo parkowanie awaryjne tutaj, tak? Emergency park, off, slow i fast. Tutaj raczej wycieraczek nie ma, więc
Zresztą jak mam podniesioną osłonę, to wycieraczki nie powinny mi też działać. No ale tutaj wycieraczek raczej nie uświadczymy. I tutaj jeszcze na samym dole. O! Niestety to te przyciski widać tylko jak patrzymy do góry nogami. To jest bardzo, bardzo niefajne. Może tutaj fotel kliknę, go odsunę. Zdaje z tej kamery widać te przyciski. Tu mamy coś takiego jak Air Data System, tak? ADC, ADC. Mamy dwa takie układy, ADC 1 i 2. No i to jest, ADC to jest od Air Data Computer, czyli taki komputer danych aerodynamicznych. I on po prostu nam automatyzuje pomiary i transmisję danych, takich jak ciśnienie całkowite i ciśnienie statyczne, kąty natarcia ze ślizgu i tak dalej. I tutaj mamy włączniki tych systemów. Tak jak damy off, to chyba nam się jakiś alarm włącza. Czyli te systemy są teraz wyłączone, je należy oczywiście włączyć. Tu mamy bursztynowe też lampki ADC 1 i ADC 2. To oczywiście oznacza awarię, jeżeli one się zaświecą. Tutaj może wyłączę teraz mi... Tak, tutaj widzimy, włączył się alarm. Dajemy inhibit, recall, znika, jest cisza. Ok, wróćmy tutaj. Także tak, tu mamy te przełączniki do ADC, je sobie włączamy. A tu mamy testy, przyciski do testowania różnych tutaj układów. Mamy też lampki niebieskie, które mówią, że test się zakończył pomyślnie. To się powinno też wciskać, ale tu raczej to nie działa, tak. Dam też Ctrl-C, będziemy widzieli, co można klikać. Tak, tu mamy strefy klikalne, lewy, prawy, gdzie mamy teraz off, czyli nic nie testujemy. Pójdźmy od tej strony, dajmy sobie dwójkę, tak. Test nam działa. I widzimy to, znaczy słyszymy to specyficzne klekotanie, które oznacza overspeed. W ten sposób sobie testujemy, czy działają nam overspeedy dla ADC 1, a tutaj dla ADC 2. Dobra, ja będę może używał jednego pokrętła. I mamy test drugi. O, teraz się odezwał, to jest drugi. Czyli jest to informacja o przeciągnięciu, tak? Takie piszczenie. Czyli testujemy sobie, czy działa nam system ostrzegania o przeciągnięciu i widzimy, że działa. Dalej mamy podpis MON, to jest od monitoring. I on testuje, czy działa nam ten system monitorowania ADC. I on po prostu symuluje jakieś tam nieprawidłowe warunki niektórych parametrów. No i też powinniśmy sobie tutaj zobaczyć jakieś, że na jakichś przyrządach powinniśmy mieć tutaj jakieś awarie, ale nie wiem, czy ja będę w stanie to w jakiś sposób tu wychwycić i czy to jest w ogóle symulowane, więc ten test sobie zostawmy teraz. No i ten test też wykonujemy tylko na ziemi, tak? W zasadzie wszystkie te testy możemy wykonać tylko na ziemi, te 2, 1 i MON i dajemy teraz OFF, testy wyłączone i mamy jeszcze kolejny test, jest to od COMP, od komparator, czyli ten układ porównujący, czyli testuje system komparatora. Symuluje to też pewne jakieś tam nadmierne różnice między wyjściami komputerów danych aerodynamicznych, czyli tych komputerów ADC. I wyłączmy to sobie. Dobrze, tyle tutaj, jeżeli chodzi o tę część kokpitu. I kolejna bardzo ważna rzecz w Concordzie to oczywiście zarządzanie paliwem, tak jak mówiłem, i naszym Center of Gravity. Tutaj przełączmy się na widok panelu inżyniera. Tak, jego głównym zadaniem to będzie tutaj kontrolowanie tych zakresów środka ciężkości samolotu. Dobrze, najpierw w ogóle dlaczego musimy zarządzać tutaj środkiem ciężkości samolotu? Tak, i tutaj chodzi o to, że właśnie jeżeli latamy z prędkościami naddźwiękowymi, a tak latamy Concordem, no to tworzy się fala uderzeniowa, tak? Jeżeli osiągniemy prędkość już jednego macha, powstaje fala uderzeniowa. No i ona nam ciągle towarzyszy podczas lotu z prędkościami naddźwiękowymi. No i ona po prostu powoduje, że jakby to powiedzieć, punkt przyczepienia siły nośnej, czyli tej siły, która ciągnie samolot do góry,
ten punkt przyczepienia siły nośnej, on się ogólnie przesuwa na tył samolotu. No i teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli nasz środek ciężkości pozostanie niezmienny, tak? Czyli pozostanie gdzieś w obrębie środka tego samolotu. No, może to sobie jakoś tutaj pokażmy. Tak, mamy sobie nasz samolot. No powiedzmy, że środek ciężkości z tego samolotu jest gdzieś w tym punkcie, no tak powiedzmy na oko. No i kiedy startujemy, to i też siła, środek ciężkości, znaczy punkt przyczepienia siły nośnej powiedzmy ogólnie jest gdzieś tutaj, tak? Czyli ciągnie nasz samolot w górę, a środek ciężkości, center of gravity ciągnie nasz samolot w dół. No i jeżeli jest, te punkty są mniej więcej w tym samym miejscu, no to samolot leci stabilnie, tak? Jest wyważony prawidłowo. Ale jeżeli przyspieszamy, co im bardziej będziemy przyspieszać tym Concordem, to ten punkt przyczepienia siły nośnej, on zacznie nam się przesuwać w stronę ogona. No i będzie na przykład przyczepiony gdzieś tutaj, a środek ciężkości pozostanie w tym miejscu. No i to oznacza, że ogon zacznie nam tutaj bardziej się podnosić, będzie bardziej ciągnięty w górę, a przód samolotu bardziej w dół. No co spowoduje, że samolot zacząłby nurkować, tak? I ciężko byłoby wyjść z takiego nurkowania, ponieważ środek ciężkości by powodował, że byśmy ciągle nurkowali, a tym samym jeszcze bardziej przyspieszali, a tym bardziej środek ciężkości by nam się przesuwał, znaczy nie środek ciężkości, tylko punkt przyczepienia siły nośnej znowu by się nam przesuwał na ogon. No nie dałoby się tak latać, tak? Ciężko byłoby wyprowadzić tutaj maszynę z nurkowania. Dlatego inżynierowie tutaj opracowali to w ten sposób, że trzeba przesuwać także środek ciężkości samolotu. A środek ciężkości samolotu przesuwamy poprzez pompowanie paliwa. Mamy paliwa w przednich zbiornikach i mamy tutaj na przykład paliwo na ogonie, zbiornik z paliwem na ogonie, i należy wtedy przepompować paliwo ze zbiornika tutaj z przodu, na przykład na ogon. W ten sposób środek ciężkości nam się też przesunie w stronę ogona. Z kolei, kiedy zwalniamy, tak, kiedy już będziemy podchodzić do lądowania i będziemy lecieli coraz wolniej, to oczywiście też punkt przyczepienia siły nośnej zacznie nam się przesuwać do przodu. No to też i musimy balansować teraz środkiem ciężkości, czyli z kolei paliwo z tego ogonowego zbiornika musimy znowu przelać na przód, na przykład, żeby odpowiednio wyważyć samolot. No i tym się w zasadzie zajmował nasz tutaj inżynier pokładowy. Tu jak będziemy lecieli, to zauważymy, że te żółte widełki zaczną nam, one się też troszkę rozszerzą, ale później zaczną schodzić bardziej właśnie w stronę ogona samolotu i też się zaczną zwężać. Także będziemy musieli utrzymywać środek ciężkości coś około 58% podczas już lotu, na przykład w liczbie Macha 2. No i tutaj do tego inżynier ma cały panel z chociażby paliwem. Ja tutaj nie będę omawiał wszystkiego, bo są też tutaj wszelkie inne systemy, jak tutaj hydrauliczne, tu mamy elektrykę, tu mamy kontrolę temperatury, tu mamy air speed control, air bleed, znaczy, tak, czyli powietrze pobierane z silników, upuszczane z silników. No masę innych jeszcze kontrolek, które tutaj też mamy pracę silników pokazaną, to co mają też piloci z przodu. W każdym razie tutaj na środku mamy zarządzanie paliwem, tak? Tu mamy fuel management i to jest to, co nas teraz interesuje. I w ogóle Concorde ma aż 13 zbiorników paliwa, tak? Jak tutaj już widzieliśmy sobie, gdzie to było wyposażenie, paliwo i ładunek. Mamy tutaj 13 zbiorników z paliwem. No to jak widać już tyle mówię, że wyżłopałem paliwo z dużej ilości zbiorników. Tutaj też dobrze zwiedzieć, czym są te zbiorniki paliwa i do czego służą oczywiście. Do tego też przygotowałem tutaj taki rysuneczek. Oczywiście to też jest, podobne wersje są dostępne w internecie. Ja tu jednak oznaczyłem to dużo lepiej, żeby było czytelniej. I mamy tak, pierwsze zbiorniki 4, oznaczone jako właśnie 1, 2, 3 i 4. To są zbiorniki zasilające. Tutaj mam też tabelkę przygotowaną. Tak, czyli mamy tak, numer zbiornika 1, 2 i 4, one się znajdują w tych miejscach, jeżeli chodzi o kadłub samolotu, zaznaczone na czerwono. No i to są to zbiorniki, które są bezpośrednio połączone z silnikami, czyli po prostu silniki odpowiednio czerpią paliwo, na przykład silnik pierwszy odpowiednio czerpie paliwo ze zbiornika pierwszego, silnik drugi z drugiego i tak dalej.
I tutaj ważne jest, że te zbiorniki nie mogą nam wyschnąć, dlatego że po prostu wtedy silnik się wyłączy, tak, bo nie będzie miał paliwa. Więc idąc dalej, mamy zbiorniki główne. Są to zbiorniki numer 5, 6, 7 i 8, tak? Czyli kolejne cztery zbiorniki, zbiorniki paliwa główne. Tu mamy je oznaczone na niebiesko. I te zbiorniki z kolei są bezpośrednio połączone z tymi zbiornikami zasilającymi, jak 1, 2, 3 i 4. Czyli silniki biorą paliwo, na przykład silnik pierwszy bierze z pierwszego, później pierwszy bierze, już nie pamiętam, może z piątego i tak dalej, tak, a drugi na przykład z szóstego i tak dalej, więc to wszystko jest połączone ze sobą. Oczywiście tu też trzeba włączyć odpowiednie pompy, na przykład dla silnika piątego, żeby to z niego było paliwo pobierane do tych zbiorników zasilających. Jeżeli tych pomp nie włączymy, to te paliwo nie będzie pobierane po prostu. I mamy kolejne trzy zbiorniki. To są zbiorniki 8, 10 i 11 i to są już zbiorniki balastowe. I to ładnie tutaj widać. One zostały specjalnie stworzone po to, żeby właśnie przesuwać środek ciężkości samolotu. Czyli zbiornik 9 jest najbardziej wysunięty naprzód. 10 też jest z przodu, ale już trochę mniej wysunięty niż 9. No i mamy zbiornik 11, który znajduje się na tyle samolotu. Czyli można powiedzieć, że zbiorniki 9 i 10 wyważają nam samolot naprzód, a zbiornik numer 11 wyważa nam samolot na ogon. No i dalej mamy jeszcze zbiorniki pomocnicze. To są zbiorniki oznaczone jako 5A i 7A. I tutaj widzimy te dwa zbiorniki na zielono. No, zbiorniki pomocnicze, one służą później do tego, że jeżeli w zbiorniku na przykład 5 i 7 już zabraknie nam paliwa, to możemy później to paliwo ze zbiorników, na przykład ze zbiornika 5A, możemy przelać paliwo do zbiornika 5, a z 7A możemy przelać do zbiornika 7. Dlatego te zbiorniki są tak oznaczone jako taki dodatkowy zbiornik 7 i dodatkowy zbiornik 5. No i to najczęściej trzeba podczas lotu takiego dłuższego zrobić, tak, do tego, że no, inaczej zabraknie nam paliwa. No i oczywiście zbiorniki balastowe, te oznaczone na żółto, głównie służą do tego, żeby przesuwać środek ciężkości, ale także każdy inny zbiornik też ma, tak, jakiś swój wpływ na środek ciężkości, jeżeli chodzi o wyważanie samolotu, więc tutaj też mamy zaznaczenie, który zbiornik wyważa F od front, tak, naprzód, albo A od aft wyważa na tył samolotu. Tak się na przykład zbiornik 1 i 4 wyważają na front, no i to widać, tak, że 1 i 4 są bardziej z przodu, więc wyważają na przód samolotu. Tak samo 8 i 5 są na front, tak, bo są tutaj 5 i 8 na front, a te pozostałe już wyważają nam na rufę, czyli na tył samolotu. No ale dla właśnie tak przyspieszenia wyważania operujemy na tych żółtych zbiornikach oczywiście, bo to da nam najlepszy efekt wyważania, tak? Czyli przepompowanie paliwa z 9 na 11 na przykład da najlepszy efekt, żeby jak najszybciej wyważyć samolot na ogon. No i odwrotnie z 11 na 9 da najlepszy efekt do wyważania na przód samolotu. No i teraz wracając do FlightGear, tak? Już widzimy, jak te zbiorniki są tutaj też, no po co są i do czego służą, tak? Może nie jest to tak ładnie graficznie przedstawione, no ale widzimy, że mamy właśnie zbiorniki 1, 2, 3, 4, czyli to są te zbiorniki bezpośrednio połączone do silników. Mamy 5, 6, 7, 8 to są główne zbiorniki i mamy 9, 10, 11 to są zbiorniki te balastowe i pomocnicze 5A i 7A. No i tak samo mamy to odzwierciedlenie tutaj na tej tablicy z zegarami. Każdy zegar oznacza też ilość paliwa w zbiornikach. Ale tak, po kolei, tu mamy zbiorniczki 1, 2, 3 i 4, czyli te pierwsze. Tu mamy włączone dla nich pompy, więc one pracują i zasilają nam tutaj silniki w paliwo. Dalej mamy tutaj zbiornik 5, 6, 7 i 8. I mamy też stan paliwa w tych zbiornikach pokazany. Tu widzimy, że mamy pompy, tu mamy po dwie pompy dla silnika 5. One są w pozycji on. I tak samo dla 7 też są w pozycji on. Czyli paliwo jest tylko pobierane teraz ze zbiorników głównych 5 i 7. A domyślnie dla 6 i 8 te pompy są wyłączone, tak? Te dwie są w pozycji off. Tutaj też należy pamiętać, że znaczy to na start jest dobra konfiguracja, żeby najpierw wypalać paliwo z 5 i 7, dlatego że mamy jeszcze, pamiętajmy, że mamy jeszcze zbiorniki zapasowe dla 5 i 7,
więc później możemy sobie przelać jeszcze te paliwo z tych zbiorników zapasowych. Ale też nie zapomnijmy później włączyć pomp dla szóstki i tutaj dla ósemki, tak, żeby one w ogóle, tak, żeby w ogóle pobierać paliwo z tych zbiorników, tak, inaczej w ogóle nie pobierzemy sobie paliwa z tych zbiorników, a możemy już na przykład stracić paliwo dla 1, 2, 3 i 4, co będzie no niedobre, bo nam zgasną silniki, a okaże się, że mamy paliwo na przykład pełne zbiorniki w szóstce i ósemce. Więc żeby nie doszło do takiego fejla, to tak, trzeba pamiętać później podczas lotu, żeby sobie włączyć te pompy dla 6 i 8. I idąc dalej, tu mamy zbiornik 9, czyli ten najbardziej na przedzie, on to nawet tak jest zrobiony u góry. Tu mamy zbiornik 10, kolejny, też na przedzie, i mamy zbiornik tu na dole 11, ten ogonowy. No i ten rząd zbiorników jest najbardziej balastowy, tak, najbardziej wyważa nam samolot. I teraz, jeżeli chcielibyśmy sobie przepompowywać paliwo, na przykład chciałbym przepompować paliwo, no powiedzmy, chciałbym podnieść tą kreseczkę, chociaż nie podniosę jej teraz, bo mam 9 zbiornik pełny. No ale dobrze, mogę przelać, domyślnie samolot jest tak skonfigurowany do startu, że jeżeli jest w pełni zatankowany, jeżeli sobie damy właśnie tą opcję paliwa i max takeoff fill, tak, to widzimy, że jesteśmy tak zatankowani, że wszystkie zbiorniki są pełne poza zbiornikiem 11. Tak, czyli poza tym zbiornikiem, a to dlatego, że podczas startu będziemy przyspieszać i te żółte kreseczki będą nam schodziły w dół, mówiąc nam, że musimy bardziej wyważać samolot na ogon. Dlatego mamy troszkę zbiornik ogonowy 11 troszkę pusty, żebyśmy mogli tam dolać paliwa i wyważyć ten samolot. Następnie te zbiorniki 5 i tak 5 i 7 będą się opróżniać, no bo tak podczas lotu będziemy wypalać też paliwo z tych zbiorników. Więc tutaj mamy też później możliwość kombinacji, żeby przelewać paliwo na przykład z 9 do 5 i 7, albo później z 10 możemy też przelać, jak już z 9 opróżnimy wszystko, to później z 10 będziemy musieli przelać też na przykład do 5 i 7, a później na przykład dopiero opróżnić 5A i 7A do 5 i 7 i dopiero na końcu włączyć 6 i 8. I teraz tak, jak przelewać paliwo? Każdy taki zbiornik, na przykład ten na przykład 9 i 11, mają pompy po to, żeby tak pompować paliwo z tego danego zbiornika. Na przykład możemy pompować paliwo teraz z 9. I teraz musimy powiedzieć, gdzie te paliwo chcemy wlać, czyli musimy otworzyć zawory wlotowe do innego zbiornika, na przykład do zbiornika 11 sobie wlejmy. I tu mamy zawory wlotowe dla 11, więc otwieramy je. Teraz jak przyspieszę trochę czas, o, widzimy, że z 9 paliwo nam wyleciało i wleciało nam do 11. 11 jest teraz pełna. Tak, i teraz tutaj musimy po zakończeniu operacji, pamiętajmy, żeby wyłączyć pompy i tu wyłączyć zawory wlotowe. Tak, paliwo jest przelane, czyli teraz 9 jest troszkę opróżniona, a 11 jest w pełni załadowana. I teraz widzimy, że nasza biała wskazówka przesunęła się jeszcze bardziej w dół. Mamy teraz alarm, bo wyszliśmy poza zakres tych żółtych igieł, więc włączył się alarm, lampka nam tutaj się zaświeciła, więc to nie jest pożądany teraz efekt, ale ja to tak dla testów pokazuję. Tu widzimy też center gravity, nam się też na czerwono zaświeciło. Mamy też sygnał dźwiękowy, alarmowy. Możemy dać inhibit, żeby nam tutaj to nie pikało, ale recall nic nie da, bo wciąż mamy błąd, więc tak, znowu nam pika. Więc teraz wlejmy sobie paliwo z powrotem z 11 do 9 na przykład, tak? Czyli w tej chwili musimy zrobić na odwrót. Musimy włączyć pompy dla 11, czyli włączamy tutaj pompy dla 11. I teraz mówimy, gdzie chcemy to paliwo wlać. Chcemy je wlać do 9, więc dla 9 włączamy zawory wlotowe. One są tutaj. I teraz przelewamy paliwo z powrotem z 11 do 9. I widzimy, że to się dzieje. Tak, z 11 się zmniejsza ilość paliwa, a w 9 się zwiększa.
tak, i operacja została zakończona, więc tutaj wyłączamy pompy, a tutaj zamykamy zawory wlotowe. Tak, także w ten sposób możemy sobie sterować wlewaniem paliwa no, w przeróżne zbiorniki, tak, przelewaniem. Na przykład zobaczymy sobie zbiornik 10. On na przykład ma tylko pompy, czyli do niego nie można wlać paliwa. Także tutaj pamiętajmy o tym. Ale można z niego wylać to paliwo, czyli możemy włączyć pompy, tak, dla zbiornika 10 i możemy sobie wlać na przykład do, nie wiem, 5 i 7, które teraz są też drenowane ciągle przez zbiorniki 1, 2, 3 i 4. No i to oczywiście spowoduje, że jeszcze bardziej przesuniemy się teraz na Center of Gravity, na rufę. No bo oczywiście to paliwo przelewane z 10 będzie od razu spalane, bo tak, to paliwo z 5 i 7 od razu idzie też do spalenia przez silniki. No ale widzimy, że paliwo z 10 jest zdejmowane. Już ja teraz przyspieszę ten czas. Tak, to trochę potrwa, bo ten zbiornik jest dosyć chyba duży. A nie, to też zależy od spalania. Tak, teraz spalanie paliwa nie jest tak duże, bo jestem na biegu jałowym. Tak, ale widzimy, że zbiornik 10, tak, pozbywa się paliwa. No i jakby na tym polega cała idea, że musimy włączyć... O, za szybko teraz, bo czas mam przyspieszony. Wyłączymy zawory. Dobra. Tak, czyli idea ogólnie polega na tym, że musimy tam, skąd chcemy paliwo przelać, to włączamy pompy, a tam, gdzie chcemy wlać, to włączamy zawory. Ja może wyłączę już ten alarm, bo będzie nam tu ciągle pikał. Także też pamiętajmy, że na przykład zbiorniki 5A i 7A też mają tylko pompy, więc tu możemy tylko włączyć pompy i wylać paliwo z tych zbiorników też na przykład do tutaj tylko do 5 i 7, i tu z kolei musimy użyć innego przycisku, innego przełącznika. Tu mamy trans, tak, zawór, tak, przerzutowy między 5A a 7A i tu mamy do tego przełącznik i możemy go sobie włączyć, a tu mamy dla 7. I w tej chwili, tak, wylewamy paliwo z tych zbiorników pomocniczych, co też widzimy, że ta ilość nam się tutaj zmniejsza. Także tu jest troszkę inaczej, mamy do tego osobny przełącznik do tych pomocniczych. Dobrze, wyłączmy to. Tak, to myślę, że tyle na razie, jeżeli chodzi o przelewania paliwa w ogóle. Jeżeli chodzi też o zrzut paliwa, to możemy też oczywiście paliwo zrzucić. Jeżeli lądujemy i mamy nadmiar tego paliwa, to musimy też pamiętać, żeby te paliwo zrzucić, bo samolot ma też swoje tutaj no, ograniczenia co do masy do lądowania. A jest to 245 tysięcy funtów, albo inaczej mówiąc 111 tysięcy i 130 kg. Tak więc taką masę do lądowania powinniśmy mieć. A tutaj mamy, tu mamy całkowitą masę teraz 404 tysiące funtów. Tak, jeżeli chcemy też masę do lądowania, to możemy oczywiście użyć też tutaj sobie fajnie z opcji. Tu będzie wtedy chyba max landing. Tak, i mamy maksymalną masę do, tak, 4, czy 2, 4, 5. No troszkę jest więcej, tak, 2, 4, 5, 500 funtów. No ale mamy teraz tak masę do lądowania. No oczywiście tutaj tymi suwaczkami też możemy sobie ustawiać paliwo jak chcemy. No i jeżeli oczywiście mamy za dużo paliwa, też możemy sobie zrobić zrzut paliwa. Zrzut paliwa możemy zrobić sobie ze zbiorników 1, 2, 3 i 4. Tu mamy do nich przełączniki. No i dajmy sobie, że chcemy zrzucić paliwo z tych zbiorników, ale oczywiście te zbiorniki są połączone tak naprawdę ze zbiornikami głównymi, przynajmniej w tej chwili z 5 i 7, więc tak naprawdę będziemy zrzucać z 5 i 7 paliwo. I tu mamy teraz dwa przełączniki główne do zrzutu paliwa. Musimy je sobie włączyć, żeby ten zrzut zaczął rzeczywiście działać. No i widzimy, że 5 i 7, tak, są mocno teraz drenowane. A jeżeli odłączymy pompy z 5 i 7, tak, to zobaczymy teraz, że rzeczywiście
Tutaj opróżniane są zbiorniki te 1, 2, 3 i 4 zamiast zbiorników głównych. Dobrze, wyłączę teraz zrzut paliwa. Zbiorniki główne wyłączone i 1, 2, 3, 4 wyłączone. I co do zrzutu paliwa mamy też tutaj przełączniki do zrzutu paliwa ze zbiornika 11, tak? I z tego balastowej 11 też możemy zrzucić paliwo. Tu najpierw sobie to aktywujemy i teraz musimy włączyć jeszcze oczywiście też te główne zawory zrzutu. I widzimy teraz, że 11 jest opróżniana. Może przyspieszę czas, by lepiej widać. Tak, 11 jest opróżniana, czyli paliwo jest zrzucane z 11. Zamykamy zawory główne i paliwo już nie jest zrzucane, więc tutaj w ten sposób możemy sobie zrzucić paliwo. Dobrze, tak jak mówiłem, nie będę tu omawiał całego panelu dla inżyniera, bo to jest może też i w tej chwili zbędne, bo nie będziemy też odpalali samolotu przeważnie, przynajmniej nie będziemy odpalali go z Cold and Dark. Tutaj wszystko powinno działać w miarę dobrze, jeżeli nie mamy usterek, tak? Mamy wszystko dobrze skonfigurowane. Tutaj też pamiętajmy tak o tym przełączniku, że jest ten silnik 4 na 88%. Także myślę, że na ten odcinek to będzie tyle, bo i tak wyszedł zapewne bardzo długi odcinek, więc w następnym odcinku zrobimy sobie przelot i no może tylko start, a jeszcze w trzecim będzie lądowanie. A może uda mi się to zrobić w jednym odcinku długachnym, zobaczymy. Także teraz zrobiliśmy sobie taki obchód po kokpicie. No jak widzimy, jest kokpit archaiczny i jest bardzo dużo przełączników i w ogóle samolot jest dosyć trudny w pilotowaniu przez to, że trzeba jeszcze pilnować ten center of gravity. No jest wymagający samolot, tak? Musimy też dobrze operować tutaj i prędkością, i wysokością, żeby odpowiednio tej prędkości nabrać. Jeżeli na przykład zbyt szybko się wzbijemy, a nie nabierzemy odpowiednio prędkości, to już będzie nam ciężko tą prędkość nabrać. Będziemy musieli może zniżyć lot, żeby znowu nabrać prędkość. I to musi tak iść w parze systematycznie, tak, prędkość z wysokością, żeby tutaj wszystko działało. Do tego mamy jeszcze dopalacze, które też musimy używać podczas startu. Później dopalaczy używamy podczas przekraczania jednego macha, podczas wejścia w naddźwięk. I tu też trzeba to umiejętnie zrobić, żeby na przykład nie dławić niepotrzebnie dopalaczy, które nie mogą się rozpędzić, bo jesteśmy już zbyt blisko na przykład limitu prędkości i tak dalej. No jest to wymagający samolot, ale jest bardzo ciekawy i no daje satysfakcję, tak, poruszania się tutaj prędkościami naddźwiękowymi. Także to tyle, jeżeli chodzi o kokpit Concorda. Dzięki i do następnego odcinka. Cześć Wam!